Katolicki stream! Ja jestem turbo. Dobra, panie Archie, napierdalamy się. Za to, co mi zrobiłaś, zabiję. Blem. Miażdżono Zion? Co? Miałeś Geonosian, czy ty miałeś ten drugi? No ty miałeś ten jeden, ja wziąłem ten drugi, chyba to nie wziął. Moki wziął. Tylko właśnie nie pamiętam, który ty miałeś. Czy miałeś ten Geonosian, czy miałeś ten drugi? No to przyjdzie May, to trzeba jej zapytać, który wzięła. Czy w ogóle nie wzięła żadnego? Nie pamiętam, więc trzeba poczekać, aż przyjdzie i zapytać. Hello, ty mnie słychać? O wilku mowa. Właśnie, właśnie. Który masz pistolet wzięty? Ten, za który krytuje na jeden. O Boże. Jak się nazywa? Masz nazwę? Ale pomogłaś? Już ci mówię. Czy to mi pomogło? Deonosian coś tam, coś tam. Czyli ty masz ten drugi. Czyli krótko mówiąc, ty masz ten drugi. No, dokładnie. No dobra. Słuchajcie, nagrywamy się. Trochę tak naprawdę na wyrost ten skubaniec. Bo wydaje mi się, że warto chociażby przypomnieć to, co działo się ostatnimi czasy. Na tym pięknym tle kosmicznym. Wy mnie słyszycie cały czas, tak? Dobrze mnie słyszycie? Dobrze. Także posłuchajcie. To, co stało się ostatnio. Przybyliście na planetę, która nazywała się Tund. Na planecie Tund, piaszczystej i skalistej, wspólnie z Lando Calrissianem i Mochsem, przedstawicielem rasy Szaru, zagłębiliście się w ruiny. W międzyczasie IG skasował niebezpiecznego drapieżnika Terentateka, istotę żywiącą się wrażliwymi na moc. W trzewiach planety, w trzewiach starożytnego kompleksu Szaru na planecie udało wam się przejść przez próby i pułapki, co pozwoliło wam dostać się do komory, w której miała zostać aktywowana myśloharfa Szaru, starożytny instrument mający przywrócić chwałę tej rasy i tak jakby przywrócić pamięć, świadomość i zdolności kognitywne troszeczkę zdegenerowanym Toke, którzy byli po prostu ukrytymi Szaru. Udało się to zrobić, udało się przeprowadzić ten proces. No, niestety Mochs okazał się trochę złośliwym sojusznikiem i stwierdził, że teraz, skoro nie chcecie się ukorzyć przed nim jako przed swoim czymś w rodzaju jedynowładcy, to nie jesteście mu już więcej do niczego potrzebni i on zajmie się wami osobiście. Chociaż moc była w nim wielka i ciosy jego potężne, to IG, Flynn, Den, Moki, pokonaliście go. Udało wam się też ocalić skórę Lando Calrissiana, który ogłuszony pierwszym potężnym ciosem Mochsa padł. Wyprowadzić go, uzyskać wdzięczność ludu Toke za przywrócenie im świadomości, bo spotkaliście przedstawicieli Toke, czyli odrodzonych Szaru. Zapakowaliście się razem z Lando na Sokoła Millennium. No i postanowiliście, że po tych wydarzeniach tak naprawdę wszyscy zasługujecie na naprawdę, naprawdę długi, wyczekiwany odpoczynek. Lando wiezie was swoim sokołem przez przestrzeń Centrality. Czy chcecie zobaczyć Centrality jeszcze po raz ostatni? Jak wygląda mapa układu? Pęciom?
Bo dlaczego? I może w międzyczasie rzucimy kością przeznaczenia. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby rzucić w międzyczasie kością przeznaczenia. A ja pokażę Centrality. Centrality jest takim oto pięknym sektorem. Wy z planety Tund, znajdującej się w skrajnej zewnętrznej części sektora, jesteście więzieni przez Lando na planetę Erilnar, będącą stolicą sektora. Na Erilnarze też zresztą zostały wasze statki pod troskliwą opieką zawiadowców portu. Co robicie? Ja może zacznę. Jak tak lecimy sobie, IG siedzi gdzieś w jakiejś zbrojowni, machając tak tym ogromną kosą nad głową, tak żeby, no, ludzie by tak machali, żeby trenować mięśnie, a ten droid też to kiedyś gdzieś podpatrzył, ale on nie zdaje sobie sprawy, że się mięśni nie trenuje, bo jest droidem, więc ma siłowniki. Macha, tak? Macha. I w pewnym momencie mu odstrzeliwuje jakaś rurka, z której zaczyna się wylewać olej. Ta łapa opada na dół, wiesz, upada na ziemię. Flynn! Tak? Awaria! Jak awaria? Awaria! Nie wiem sprawić, co tam się dzieje. Zachodzisz i dostrzegasz IG bez jednej ręki, bo mu urwało, bo za mocno mieczem machnął. Jak to się stało, IG? O, pewnie przez tego słabiaka z wcześniej. Musiał potajemnie odciąć mi rurkę ze smarem. Dobra. Siadnij tutaj, ja skoczę po sprzęt. Adam czeka, aż wróci. Ja wracam po moją skrzynkę z narzędziami i zasiadam koło IG i spróbuję go znów załatać, jak to zawsze. Jak myślisz, czy to nas ugryzie w nasze dupska, że uratowaliśmy rasę super silnych rzucaczy ludźmi? Na razie my o tym wiemy, więc nie zaboli nas to bardzo. Ale oni wiedzą o nas. Czy ja wiem? Oni byli jeszcze mali, na pewno zapomną już dawno o nas. Tego czasu. Może będą mnie uznawali za Boga. Wątpię. Boga wojny. Boga mieczy. Którym jestem. Mówisz coś, Fleus? Przepraszam. Za Boga mieczy cię wezmą. Boga mleczy. Boga mieczy, tak. Czy mnie źle słychać? Czy ja dobrze mówię? Dobrze mówisz. Dobrze mówię. Super. To brzmi w ogóle jakby jakaś kultura miała właśnie Boga mieczy i po iluś tysiącach lat odkopali statuę tego Boga mieczy i potem dzieci się uczyło, że... To jest Bóg mleczy. Nie wiem, czemu był Bóg mleczy, był utożsamiany z wojną, ale z jakiegoś powodu na pewno. Co może się tego Boga mleczy uczepił? Może krwawili na żółto. Ciężko stwierdzić. W każdym razie Flynn przychodzisz ze swoją skrzynką narzędziami, żeby przyczepić rękę z powrotem do IG. Nie będzie to wymagało żadnych testów, po prostu to zrobisz. Dobrze, a IG jeszcze się pytanie, czy ty byłeś ranny po tej barce z mochem? Coś tam miałem wbite, czy to jest ważne dzisiaj, czy nie? Myślę, że kompletnie opcjonalne. No to
Coś tam miałem, ale jak zupełnie opcjonalne to. No, to nie ma co rzucać. IGS jak ten stary samochód, przy którym po prostu trzeba czasami sobie ubrudzić ręce. On nie będzie lepiej działał, ale... Co się upierdzielisz, to twoje. Coś w tym jest. No to ja tyle chciałem w tej scenie. Kto życzy jeszcze scenę sobie zagrać, dopóki jesteście na pokładzie Sokoła Millennium? Nie słyszę. W takim razie wydaje mi się, że z kokpitu głos Lando. Słuchajcie, zbliżamy się do Erilnaru. Szykujcie się do lądowania. No to tam do tego, do głównego kokpitu, bo tam... A nie, bo nie ma tyle krzeseł na nas. Gdzieś się dopiąć. Musiałbyś na tej kanapie przy stole do Dejarika przysiąść. Ewentualnie gdzieś w tej części magazynowej po prostu w jednej skrzynce sobie przywarować. Odsłanie sobie zrobić w skrzynce. To tam do stołu. Zrobiliście. Ja tak samo, z IG pójdę. Normalni gracze nie wyrywają rog, kiedy przegrywają. A IG tak. Słuchajcie, wyłaniacie się. Też. Wyrywacie się z nadprzestrzeni. Wchodzicie w atmosferę Erilnaru. Soku Millennium siada na platformie lądowniczej, którą Lando ma wynajętą, że tak powiem. On wychodzi do was, do tego stolika, do Dejarika. Załóżmy, że Moki i Den także tam są, żeby was nie szukać po całym statku. Piękna to była przygoda, niebezpieczna i czuję, że boli mnie głowa i teraz jedyne, co może mi pomóc, to piña colada z palemką, ale czuję, że na długo zapamiętam ten układ. My na długo zapamiętamy ciebie, a konkretnie tego wielkiego wojownika, z którym walczyliśmy, ciebie trochę mniej. Ach, droidzie. Może jednak dasz się przekonać, by od tej chwili pracować dla mnie, wielkiego Lando. Ciebie, piękna Moki, także zapraszam na obsadzenie stałej koi na Sokole. Może o warunkach? To też nie. Czy źle cię poskładałem po ostatniej bitwie? Nie, lecz poprawić? Lepiej mi się, sobie wybacz, ale moja ekipa jest niezastąpiona i tak przytulam, kogo mam pierwszego obok ręki na zasięg jej. Dodatkowo latając z Lando nie mogłabyś już być kapitan Moki Fizzy, tylko musiałabyś być po prostu Moki. No, to kiepsko, kapitan lepiej wygląda przy nas. O, i oddałabyś nam statek chociaż. To jest mój statek. To jest jego statek. Ale to ona jest kapitanem tego statku. To prawda. Kapitan nie znaczy, że jest właścicielem statku. Czy możemy już przestać się droczyć i iść tym wypić Java Juice? Tak, ja mam ochotę na koreliańską. I Koi nie zaproponował. Nie, tobie zaproponował, że zostanie twoim nowym właścicielem. Tak więc przykro mi, IDS w tej ekipie jest nie do zabrania. Może złożyć ofertę w wysokości pierdyjarda, kredytów nie przyjmie. Marcin, delikatne echo jest u ciebie.
No cóż, niestety musimy sobie z tym radzić, przynajmniej przez chwilę. Spróbuję trochę podziałać z tłumieniem, dajcie mi chwilę, ale nie przeszkadzajcie sobie przy tym. Co, do kantyny? Aha, dawno karty nie brałam. Lando, ty z nami też się udasz? Pamiętajcie, że ostatnia wizyta w kantynie nasza skończyła się przyjęciem jakiegoś zadania i lataniem po układach. Tym razem Moki bez żadnych zadań. Ale ostatnio w kantynie było nudno. Zabawa zaczęła się dopiero, kiedy mogliśmy czuć się z tamtym facetem, z Mochsem. Pytanie do mistrza gry. Słucham. Jest to jakaś arena walk na tej planecie? Nie ma, nie. Słuchajcie, nie. To jest... Rilnar, przypominam wam, jest to wakacyjny raj. Oni tutaj tak naprawdę koszą grube kredyty na tym, że w sektorze macie planety z klimatem, jaki chcecie, bo jest śnieg, żeby zrobić jakieś narciarskie kurorty, gorące źródła widzieliście, odpoczywaliście zresztą. Tutaj są plaże, więc nie, oni tutaj koszą kasę na turystyce, a nie na walkach. I z tym odpoczynkiem to bym się sprzeczał. No i na kryształkach, chociaż wy skutecznie złamaliście, że tak powiem, źródło tych kryształów, biorąc pod uwagę, że te kryształy rosły, dopóki Szaru byli głupi. Jak Szaru zmądrzeli, to kryształy przestaną rosnąć i być może ich cena poszybuje w górę za jakiś czas. Bo ktoś tam wodę zepsuł w gorących źródłach. Czyli ja mam miliard kredytów przyszłościowo w kieszeni. Przyszłościowo, tylko trzeba dożyć do tej przyszłości. Można jeszcze się zaopatrzyć w taki kryształ tutaj? Ja zapomniałem powiedzieć. Póki nie skoczy koniunktura. A ile masz pieniędzy? 14 tysięcy. To powiedziałbym, że nie. Wszystkie małe wykupili. No to do kantyny, wszystko tam na hazard. Lando zatem żegna was uprzejmie. Trochę z żalem, że nie dołączycie do niego w jego przygodach i rozbijaniu się po galaktyce. No ale gdzieś tam na jakimś poziomie to rozumie. Zresztą on też chyba w zasadzie woli latać solo, a przynajmniej w bardzo małym gronie. Kiedy opuszczacie pokład, schodzicie po trapie z powrotem na Rilnar, Lando macha wam z kokpitu, po czym składa trap, składa nóżki sokoła, startuje i przesyłając Moki buziaka, odlatuje poza atmosferę, odlatuje poza planetę Rilnar i prawdopodobnie poza cały sektor Centrality. No dobra, tak już mu pomachaliśmy ręką. O, może pójdziemy do doków, bo żeby nam skubańca nie przerobili na żyletki. I mojego statku. Zależy, o tym myślę. Czy możemy sprawdzić, jak tam się masz, nasz kochany skubaniec i rapie? Oczywiście, że tak. Droga do doków to nie... Wyjdźcie. No. To wyjdźcie się bawić, sprawdzę statek, ja idę do kantyny się napić. Należy mi się. Dołączymy do ciebie za jakąś chwilę. Więc wydaje mi się, że bez przesadnego rozmemływania, po tym jak sprawdziliście, że wasze statki nie zostały przerobione na żyletki, i uiszczeniu 5000 zaległych opłat portowych. Za jeden statek czy ogólnie? Ogólnie. To ja mogę zapłacić, bo nie mam na co wydawać. Już łapy ma to? Jeszcze nogi sobie dorobi tylko. Czy nie mam miejsce jeszcze? No dobra, bardzo. Jezu, nie. Nie, ja też już nie chcę. Albo przerobimy cię całego na droida, łeb ciutniemy. Ty miałeś walczyć o prawa droidów, doktor, a nie przerabiać ludzi na droidy.
No i wtedy będę bardziej szacunek miał do Flina, bo będzie druidem. To chyba tak i zapomnę strzelać do brzucha. A czy to nie jest tak, że Flynn wielokrotnie ci życie ocalił i powinieneś go szanować chociażby dlatego? To wielokrotnie się zresetowało w momencie, kiedy miałem wygodną dziurę w brzuchu. Ty pamiętliwy jesteś. Trochę jest, no ale Boże, to i lepiej. W każdym razie po uiszczeniu niezbędnych opłat portowych zachodzicie do kantyny na Erilnarze, gdzie już za barem, za stołkiem barowym siedzi Den i zapija sobie koreliańską, mówiłeś, tak? Tak. I w momencie, kiedy oni wchodzą, to już tam stoi jakieś 5 pustych kieliszków i Den właśnie kończy 6. A w jakim stanie jest Den? Szczęśliwy, ale na nogach, czy szczęśliwy, ale nogi zwarte? Nieszczęśliwy i na nogach jeszcze chyba. Znaczy na krzesełku, na dupce siedzi. Myślę, że powinniśmy to przetestować. Denie, spróbuj rzucić na swój resilience. Powiedziałeś, że wypiłeś 5 kieliszków koreliańskiej whisky i kończysz 6. Więc wydaje mi się, że 3 fioletowe tam mi są niezbędne. Powodzenia. Raz, 2, 3. No nie, Den już nie. Zdecydowanie. Den odpada. Widzicie, że on już odpada, jest w trakcie odpadania. W procesie odpadania. W sensie, jak widzę, że zaraz przy fasoli w głową w stołek obok, tak tak obok i go do pionu. Okej. Okay. Den patrzy na ciebie smutnymi oczami Durosa. Mogliśmy ich uratować. Nie musieli umierać. Boże, ale kto umarł? On mówi o klonach. W sensie off-game'owo, on mówi o klonach, których... Nie, mówił o wtedy, co nas spotkali kloni, co wzięli mnie za tego. No. Za Lorda, tak, i ktoś do nich wystrzelił z granata czy coś. Z granata czy coś, no tak. I to wtedy Dena ten załamało. No już. Spokojnie. Ratujemy jeszcze mnóstwo istnień, połatę jeszcze mnie, Dena. Ty się Fuflina. Tak, ciebie Dena. Ale jak Dena mam połatać? Jest jeszcze inne? Mój kuzyn się nazywał Den. Tak nieważne, gładzę go po plecach, po Moki, dlaczego w tebie są psy? Bo jestem tak piękna, że jednej wersji byś nie zdarzył. Musiałam się podzielić na 3. Nie wiem, czy ja 3 moki wytrzymam. Ale ja cię kocham, tak ją przytulam. Znaczy próbuję przytulić i chyba nie wiem, czy nie trafiłem w tą łudną, znowu lecę. Przecież wiesz co, jak on... W sensie, jeżeli on tak bardzo nie wycelował i się minął, to już lepiej nie wyceluje we mnie i się na mnie powiesi, bo będzie jako tako się trzymał. Pytanie, czy Moki się może tak przesunąć? Jak najbardziej Moki może się tak przesunąć. Jest to proste, zwłaszcza, że Moki jest dosyć skoordynowana. Kiedy Den ewidentnie celuje w jakieś swoje widziadło, mówiąc kocham cię, to ty stajesz przed nim i kiedy on zarzuca ci ręce na szyję, obejmuje cię, to przytrzymujesz go, żeby nie upadł. Ja ciebie też lubię. Za kątem oka zauważam Flina. Flina, ja cię kurwa kocham. I się na niego rzucam. Na siebie też. A w głowie Moki, czekaj, on ma żonę i mówi, że kocha inne to brutanki. Czy to teraz zamiast Lado Tadro jest Staladro? Tak, Staladro. I to samo robię z IG. IG, ty blaszaczku. Ja cię kocham. Ty blaszaczku! A ja tego punktu tak nie słyszałam, Wiktor. Łapię. Co?
Mów Moki. Przepraszam, May. Nie, już, przepraszam, skończyłam. Ale nie wiem, ja nie usłyszałam, co powiedziałaś kompletnie. Powiedziałam tylko, że dla Zaczków brzmi są cute. Jak Den oblepia się IG, IG zupełnie nie wie, co się dzieje, obraca tym pierścieniem na głowie, łapie Dena tak łapami od boków, podnosi go, patrzy. Co się stało? Chyba Den został zatruty. On się tak nie zachowuje. Ja tak mnie tak podniósł na wysokość twarzy, to wiesz, robię mu takie puci puci, jak się dzieciom robił. Puci budzie, gdzie gdzieś guchany. Gdzie się martwi? Ja mam pytanie techniczne, jak mu starość ściągasz? No właśnie o to chodzi, że ten próbuje tylko robić puci puci, nie? I też musi śmiesznie wyglądać. Ten, jesteś zbyt słaby, żeby zgiąć metal na mojej części czołowej. Ale ja cię nie chcę zgiąć. Ja chcę cię przytulić. O mocy. Mój program nie obejmuje przytulania. IG, daj się przytulić, to nic nie szkodzi, nic ci nie będzie. On tak, w sensie przytulaniem jest sposobem na wyrażenie na to, że kogoś cię lubi. Po czym zastanawiam. Ty wiesz, co znaczy kogoś lubić? IG odkłada Dena na ziemię. Jak na to Den reaguje? Wtula się w niego. To IG tak patrzy na niego w dół i też tak jedną rękę na plecach. Czy tak się okazuje lubienie? Tak, tylko ty musisz uważać, żeby nie użyć zbyt dużej siły. I w tym momencie słyszysz takie... Oła. Nie ma czegoś takiego jak zbyt duża siła, Moki. Jest tylko zbyt mała. To masz używać tej zbyt małej. Tak patrzę, jak bardzo IG szkodzi Denowi. Jak za bardzo mu szkodzi i złamią mu kręgosłup, to tak krzyczy, dobra, już przestań, robię mu podmiankę, ja się tam poprzytulę. To w takim razie się napijecie ze mną, moi kochani. Tak, tak. Za nasze przygody. Barman, 3 razy reliańska i dla tego pana coś dużego metalowego. Nie wiem, ID co chcesz. Olej? Droidy w tej knajpie nie piją. W tym momencie Moki i Flynn i reszta mogą baczyć po minie Dena, że to mu się nie spodobało. A że jest pijany, to się zaraz może rzucić. Przepraszam, słucham? Mojemu koledze. Odmawia? Pan tak nie mówi. Kolega jest pijany i mu czasami. Ten, chodź, idziemy zatańczyć. Jeżeli jest tu jakaś muzyka, to zap go za rękę i na parkiet i tańczy. Jest, jak najbardziej. Co, jeszcze raz? Jest muzyka, jak najbardziej. To taniec pijanie. W sensie, nie wiem, ręce Dena na szyję i prawo, lewo, żeby się... Może nie prawo, lewo, bo wymiotuje, ale minimalny. Ten daje się poprowadzić. Wolny macaniec, tak. Nie nazwałbym tego wolnym macańcem, ale... Ale wiesz co, Moki cię nie zmaca, bo Moki wie, że masz żonę, więc tak... Poza tym jesteś stary i niebieski. Wiem, że jestem stary. Nie jesteś... Znaczy. Masz prześliczną żonę, prześliczne dzieci, nie tak nic.
No skąd wiesz? Czekaj, off-game'owo mówiłeś o tym na rozprawie? Znaczy, ja o tym wiem, ale Den, wiesz, po pijaku tak to chyba nie pamięta. Okay. No, mówiłaś, to nie trzeba twojej rodzinie. Aha. Okej. Okay. Pewnie się dobrze mają i tęsknią i byliby dumni, że tyle ich mi uratowałeś. No, chciałbym się pomogłeś z nimi zobaczyć w końcu. No to... A na której planecie mieszkają? A to nie tu, nie przy ludziach. No, no to słuchaj. Jak odpoczniemy, pobalujemy, ja sobie kupię nową sukienkę. Bo nie ma w czym podrywać ludzi, a wypadałoby. To wklepiesz namiary do tego, co to czego, do nawigacji. Polecimy. Dziękuję. I mocniej tak przytulam, mocniej. Teraz możesz poczuć, że mok jest Miciusia, faktycznie. Jaka Miciusia. Jak podusia. No już, już tak. Moki też przytula, klepa po plecach. No i sobie tak tańczą, a wy to ja nie wiem, co robicie. No właśnie, co robią tymczasem Flynn i IG? Ja na pewno jestem też za barem. Popijam i oglądam, jak Den tańczy po pijakę. IG, wydaje mi się, że to dziwna sztuka walki, którą Den i Moki uprawiają. Jakie zapasy. Flynn. Co oni robią? Po co to się robi? Przecież on się ledwo na nogach słania. Szczerze mówiąc, też nie wiem. Jakbym ja tam był, to bym lepiej tańczył na pewno. To się nazywa taniec. Nie wiem, czy wy robią, droidy to robicie, ale... Taka forma rozrywki. Już nie dla mnie. Znałem kiedyś takiego, co mówił, że tańczy taniec Boga Wojny. Nie potańczył zbyt długo. To nie taki taniec, to był taki... Widzisz to, co oni robią? Oni siebie nie atakują, rozumiesz? To jest rozrywka. Tamto to chciał się zabić, pewnie. To prawda, próbował. I co teraz będziemy robić? Jak tutaj jesteśmy, ta planeta jest całkiem udyny, a... Pewnie... Jak się skończy... Czekajcie. Pewnie... Odlecimy to jutro. Tu się zaraz zabawimy i odlecimy gdzieś indziej. A co potem, to nie wiem. Trzeba znaleźć jakiegoś Jedi. Oni byli silni. Myślę, że to będzie trudne, bo ich jest mało strasznie. Ja spotkałem tylko dwóch. Wydaje mi się, słuchajcie chłopaki, że zarówno IG, jak i Flynn mogą sobie rzucić na Streetwise na jedną fioletową kostkę. Jej. Och, ty kawalarzu, Fileus. Bo co, bo nie rzucisz? Nie, tego mam akurat dwie zielone, nie. Ja też. Bo to je chytrość. Jest. A nie, przepraszam, a nie, dobra, Streetwise. Seal, dobra. Streetwise, si. Seal w uple. Posłuchajcie, siedzicie przy barze, widzicie sobie, jak Den i Moki tańcują. Kot gabcią mruczy. Ale idąc przez miasto, jak zapewne pamiętacie, tutaj na orbicie były takie stacje trochę dokujące, trochę tankujące, te wielkie statki
krążowniki zarówno republikańskie, jak i separatystyczne. Po pierwsze dlatego, że obie te frakcje walczyły o wpływy na Centrality, a Erilal jest, jak mówiłem, stolicą tego sektora. No po drugie dlatego, że żadne nie chciało dać drugiej stronie przewagi ustanowienia tutaj garnizonu, ponieważ to jest stosunkowo bezpieczna strefa, no i można się stąd dostać w kilka ciekawych miejsc. Kiedy szliście, po pierwsze, zarówno nie spotkaliście nikogo, kto byłby przedstawicielem zarówno Republiki, mówię o marynarce wojennej republikańskiej, jak i separatystów, a poprzednio, kiedy tutaj byliście, to widzieliście jakiegoś jednego czy drugiego oficera na plaży, to również patrząc w górę, tam w kierunku tych stacji dokujących, nie dostrzegacie ani jednego, ani drugiego statku, który wcześniej tam był i pilnował porządku. Zupełnie tak, jakby zarówno Republika, jak i separatyści zgodnie i w tym samym czasie zabrali się stąd zupełnie całkiem na ogóry. Mów. Czy ja dobrze Filous pamiętam, że my tutaj zostawiliśmy Oraguchisa, czy na innej planecie? Tak, tutaj właśnie zostawiliście Oraguchisa. Dobra, dzięki. Chciałbym się spytać barmana, dlaczego Republika i separatyści odpuścili? No, separatyści odpuścili, bo przegrali, a Republika chyba dlatego, że wygrała i już nie mieli tu czego szukać. Jak separatyści przegrali? No co ty, radia nie słuchasz? W pogodę tylko? No, nie miałem możliwości słuchania radia w tym czasie. To... Ale kompletnie przegrali, czy tylko w Centrality? Republika wygrała wojnę! Co już separatystów się rozpadł. Dziękuję. Zabrali się stąd i oby prędko nie wrócili, przynajmniej bez żołnierzy. Z turystami mogą wrócić, kiedy chcą. Dziękuję. Idę na parkiet braci Dena i Moki za kołnierzem, żeby gdzieś zasiadli na tym, przynajmniej przy tym stoliku. A może być... No dobra, chcesz iść ściągnąć, to myślę, że Moki... Znaczy to jest takie, jak on podchodzi, wiesz, tak łapie to... Co jest, Flip? Odbijamy? No dobrze, z tobą też mogę zatańczyć. Nie, zasiądź tu. Słuchajcie, co się stało. Separatyści przegrali. Powtórz. Separatyści przegrali wojnę. Dużo nas ominęło. Chodzi o to, że dużo nas nam ominęło, tylko teraz możemy mieć więcej problemów. Masz taka faga? Temu więcej problemów. Wręcz przeciwnie, te blaszaki były turbo słabe. Ale zauważ, ID, że już oni nie skupiają się na walce z separatystami, tylko wyłapaniu tych, którzy są na listach gończych. O nie, ale moja twarz jest na listach gończych. Zauważył przytomnie jeden stal. Ja bym najbardziej doradzał wam uciekać na jakieś na Narshada, tam Republika nie będzie widoczna. Flynn, ale twoja twarz też jest na listach gończych chyba. Cicho, Den! O Jezus, jak on drugi raz to zaczyna powtarzać, to ja mu zatykam, jak już to drugi raz tą ręką mu tak usta. Ale Flynn, twoja... Czy ktoś się patrzy teraz na nią? No wiesz, to Grutanka, Corellianin i Duro skotłują się przy barze. Oczywiście, że wszyscy na was patrzą. Ja radzę opuścić teraz ten bar. Chodź, IG. Najlepiej wyprowadź Dena. Ale musisz się ze mną napić. Bar ma skrzynkę na wynos. Przepraszam, co? Skrzynkę koreańskiej na wynos. Okej. A czy masz czym za nią zapłacić? Mam za czym zapłacić.
Ile mu krzyknie za skrzynkę? Skrzynka 500 kosztuje. 500 golda, oczywiście, że 500 golda. Ale nie wiem. Dwie skrzynki! Idę się dorzuca. To może jak już tak kupujecie alkohol, to kupicie jeszcze jakieś wino. I dwie skrzynki wina. Czy ja, jak ja to wam zaniosę? Mamy ID silne. Ego. Dobra. To ile razy mam wydać? 500 za koreliańską i za wino? Ja zapłacę. I drugie 500 za wino. Dobra. Odjęte. ID pomożesz zabrać? ID bierze te skrzynki. No i idzie, no tak, żeby mu wizjerka nie zasłoniło tyle. To pewnie wszystkie na spokojnie łapnie. Myślę, że spoko. Myślę, że spoko. Czyli dokąd się udajecie? Na statek? Na statek. Mhm. Ja tam pomagam iść Denowi. Na statku zatem. Czy rapier był podpięty? Jeżeli nie, to startując możecie go podpiąć. Dobra, no to uznajmy, że już był. No, uznajmy. To co za ogo? A Narszada? Tam nie będzie jakiegoś problemu się ugryć. Mistrzu gry. Słucham. Ja będę na Narszada, mam tam jakąś skrytkę, gdzie możemy się spokojnie schować, przeczekać. A dlaczego miałabyś mieć? Nie wiem, albo znam kogoś, kto by mógł nas przetrzymać. No to już, prędzej, ale należałoby to sprawdzić rzutem. To ile fioletowych na Streetways? Myślę, że raczej na Underworld i 3. Nie znasz nikogo takiego, kto mógłby was przechować na Narszada. A czemu Narszada? Gdzie ciała się leży? IG musi... rodzinę tam, musimy ją odwiedzić. A IG ma rodzinę? Co się dzieje? Czemu chcesz lecieć na Narszada? Sam mówię, że tutaj jest nudno. To prawda, jest tu nudno, czy na Narszada będzie ciekawiej. To jest planeta szmuglerów, tam co uliczkę masz bójkę. Tam jest raj, gdzie podchodząc do dowolnej osoby możesz zwinąć mu portfel bez najmniejszego problemu. A to tam, gdzie ta arena walki jest? Też między innymi ty. Idę odłożyć waszą truciznę i możemy ruszać. Po chytremu. Jak łatwo przekonać IG do tego, że warto lecieć na planetę? Jest to Moreno Work, na pewno. Wiecie, co jeszcze jest na Narszada? No. Poszukujący Flina za różne... tutaj zniesławienia, tudzież czynności związane z nieoddawaniem kredytów Yuldur Żelazny, chat. Zapomniałem o tym. Za późno. It's too late. Ale tak i tak, Republika mi szuka, to nie może być gorzej. It's too late to apologize. No. Plus tak samo zbliżacie się do poszukującej was z inicjatywy Milesa Coltona Baln Kluany, hattyjki, która z waszej inicjatywy dostała męża. Haptowie to jest jednak złośliwy naród, który was poszukuje w tym momencie. Czekaj. Miles nie umarł?
Czekaj, a właśnie, bo trzeba by jeszcze się zorientować, czy jej tatuś nie leży poharatany w bakcie, albo czy już totalnie wyleciał z tej galerii. Ban Hogak był w na tyle ciężkim stanie, że Ban Kluana przejęła interesy jego, że tak powiem, jego poletka. No ale nie tylko banowie są chatami w przestrzeni chatów, a Narszada leży w jej centralnej części. Czekaj, ty chcesz powiedzieć, że to odpalenie tego małego robocika prawie spaliło, że sprawiło, że zamieliśmy chatę? Prawie. Wiesz, to był jednak mimo wszystko droid asasyn, a nie droid napierdalaka berserker, taki jak wasz. No tak. Ale czy ja mogę w czasie lotu zobaczyć kosmiczne wiadomości, co się odwaliło w Republice? Czy możemy w całej galaktyce? Wydaje mi się, że tak, lekką ręką. Den poszedł spać, nawalony. No to nie, no to wolałbym, żebyście obejrzeli wiadomości, jak Den wstanie, żeby każdy miał szansę zareagować. Jasne. Znaczy to była taka krótka sugestia, żeby Den już przestał spać i obudził się bez kaca. No dobra, no. Znaczy nawet jak ma kaca, to ten tam jakiś środek by sobie na kaca wydać. Tak. Myślę, że spokojnie. Chodzi po prostu o to, żebyście wszyscy mieli szansę jakby na to zareagować. A też lot z Centrality z powrotem do przestrzeni chatów i na Shadę. No to jest kawałek, więc macie szansę po drodze po prostu złapać jakiś holonet, wysłuchać wiadomości. Co też potwierdza zresztą słowa barmana, które usłyszałeś, Flinie. Wojna dobiegła końca. Republika ogłosiła, że wygrała. Sojusz separatystów niczego nie ogłosił, bo przestał istnieć. Republika potwierdziła śmierć w boju głównodowodzącego sił separatystycznych generała Grievesa, a także licznych tuzów, że tak powiem, separatystów zasiadających w ich senacie. W wyniku działań wojennych tak naprawdę cała głowa tej hydry, którą był sojusz separatystyczny, została urżnięta. Droidy zostały dezaktywowane. No, zwycięstwo jak zwycięstwo. Niestety zwycięstwo zostało okupione bardzo poważnym ciosem dla Republiki, ponieważ w cieniu końca wojny, jak podaje Holonet, zakon Jedi dopuścił się zdrady i spróbował obalenia wielkiego kanclerza Palpatina i uzurpacji władzy. Na szczęście spisek został udaremniony, a stojący za spiskiem rycerze Jedi eksterminowani na miejscu. Tym samym każdy członek zakonu Jedi został okrzyknięty zdrajcą i jest poszukiwany martwy. Na chwałę wielkiego kanclerza. Patrzcie, chyba nie mamy największych listów gończych na naszych głowach. Mam tylko nadzieję, że nasz znajomy Uki ma się cało. Nie chcę nic peszyć, ale no wątpię, żeby to przeżył. To do tego ma znajomy Uki. Nie było mam. Mieliśmy znajomego Ukiego, który był Jedi. I latał z nami. Czy był bardzo potężny. Był bardzo potężny. IG pokonałbyś go. Wątpię. Ten, daj spokój, chciałem tak powiedzieć, żeby IG już nie dopytywał. To czy był potężny, czy nie? Nie. I tak bym z nim nie walczył. Jeżeli wy go znacie, czemu miałbym go atakować? Pierwszy raz widzę taką stronę IG. Wiesz co, ten robi taki klap. Że jak spotkaliśmy waszego przyjaciela,
chyba czegoś go nauczyliśmy, a ja idę po koreliantkę. Jak spotkaliśmy waszego przyjaciela, to też jego nie zaatakowałem, mimo że wyglądał na silnego. Którego? Nie mogę znaleźć go w handoutach. Kogo? Nie, jemu nie było Krex? Jak mu było? Krex spadł? Nie, Krex spadł, to był Rodianin. I Nakrug Woke. To był ten, o którego pytacie. Krex jest teraz chyba na farmie. Jak spotkaliśmy Inakruga, nie zaatakowałem go. No, jesteśmy ci za to bardzo wdzięczni, ID. Ale miły sparring to miły sparring. Jak ich znajdziemy? Ale kogo? Tego waszego kolegę, z którym lataliście. Nie, już dawno nie żyje. Wiesz, jaka republika ma armię? Ja mam jedno pytanie. Pamiętacie, co ten wielki płacz powtarzał, jak byliśmy na rozprawie? Że trzeba być spokojnym, że nie niszczyć. A mi jeszcze zrobił pogadankę i wykład o tym, żeby być dobrym i tak dalej. Jakby, czemu wybijać kogoś, kto z założenia i przez szkolenie jest dobry? Słuchajcie, macie szansę się nad tym zastanowić. Poproszę was o krótką przerwę, ja się przeniosę do drugiego kompa, dobra? Dobra, jasne. No dobra, to w takim razie potem i słuchajcie, tak jak mówiłem, tak jak wy też w zasadzie. Jedi poszukiwani, martwicie się o waszego kolegę Duntuara, po co mam z nim walczyć, pyta IG. No i kierujecie się na Narshadę, tak? Dobrze zrozumiałem cały czas. Czy wychodzicie z nadprzestrzeni i kierujecie się gdzie indziej? Narshada jest najbezpieczniejszym miejscem. Może być i Narshada. Dla mnie jest tam jak w domu. Czy IG, Dan, Krew gdzieś indziej? Nie, może być i Narshada. Czy Dan może wiedzieć, że na Narshada mają problemy Flynn? Wydaje mi się, że tak, bo dostałeś za to postrzał w brzuch. I tak wiesz, Dan teraz po trzeźwemu Flynn, ale ty wiesz, że na Narshada jesteś niezbyt mile widziany. Ale to jeden hub mnie poszukuje, tak naprawdę. Więc to jest nikoma szansa, żeby mnie znaleźć. A nie dwóch? Jak dwóch? Bo taka jedna chatówna chciała twoją rękę, nie? Nie. To jest... Nie, to jest nikoma szansa. Tak samo jak z nikomą szansą było to, że ta sama chatówna się tobie oświadczy. Jakby wiesz, dla tego chata przywieziono, przetransportowaliśmy jako prezent najnowsze dzieło technologii, jeżeli chodzi o te statki gwiezdne. I tak przypominam, mamy go przyczepionego. Dobra, poczekajcie, gdzie chcecie lecieć? Korusant, bo nie rozumiem teraz was. Słuchaj, ja na Narshada czuję się jak super w domu, jak nautolanin w wodzie. Ja nie mam problemu z Narshada. Tylko pytanie, czy ty będziesz się tam dobrze czuł i nie będziesz się musiał kitrać za każdym rogiem? Nie będę się musiał kitrać za każdym rogiem. Narshada jest dużym miastem. No to Narshada, na czym się zastanawiamy. Śmiało.
No to skoro tak i nikt nie chce nic więcej powiedzieć, kiedy jesteście na statku, kierujecie się w stronę Narszady, słynnego księżyca przemytników. Można powiedzieć, że serca sektora Hatów. Wy wlatujecie do kieszeni Hatów od góry, od strony Kwatuin, od strony peryferiów, zapewne wiecie, i główną trasą nadprzestrzenną, czyli Pabol Huta, dolatujecie na Nal Huta, stolicę hattyjskiego świata, macierzystą planetę Hutów, którą oni sobie kupili od rasy zamieszkującej ją poprzednio. Zamienili ją w toksyczne, radioaktywne bagno, po czym nazwali ją Nal Huta, co znaczy piękny klejnot, a nad nad tym światem orbituje jego księżyc, czyli Narszada, księżyc przemytników. I na Narszadę właśnie bierzemy. Okej. Okay. To jak zmierzamy na Narszada i trochę nam to czasu zajmuje, to czy w tych konkretnie holowiadomościach napisali, jak Jedi umarli? Czy są takie informacje, czy trzeba się włamywać? Chodzi ci o to, jak umarli Jedi? Jedi zostali... Jedi zostali straceni w wyniku zamachu. Ci, którzy nie brali udziału w zamachu bezpośrednio, zostali straceni jako zbrodniarze wojenni, co możesz odczytywać tak, że po prostu walczyli gdzieś na froncie i tam zostali straceni i osądzeni. Władzę nad Wielką Armią Republiki, czyli nad klonami, w tym momencie sprawuje kanclerz. Okej. Okay. No, z kanclerzem jeszcze nie mieliście, tak powiem, wspomnienia. Byłoby być ciężko, gdyby prosili do niego na herbatkę. Cześć, to my. Ukradliśmy suknię księżniczki Lei. Lei? O, nie Lei. Boże, tak, wiem, Padme. Że nie Lei. Padme? Padme. Padme, no tak, Padme. Dobrze. Królowej Padme Amidali. A właśnie jak o sukniach mowa, tu się da kupić holosukienkę? Holosukienkę to znaczy taką, która będzie tylko udawała, że jest sukienką, bo tak naprawdę będzie to wyświetlone na twojej skórze film? Tak, w sensie tak, bo jest coś takiego, możesz mieć tam 10 strojów zapisanych. To prawie na pewno się da. No na sprzedaż wszystko się da. Tylko zależy, jakie stroje będziesz miała zapisane. Zgadnij, jaki strój chcę zapisać. Ten strój. Nie chcę. Nie chcę zgadywać, serio, nie chcę. Dobra, kontynuując. Słuchajcie, skubaniec eteru wchodzi w zadymioną atmosferę księżyca. Cały praktycznie jest pokryty wielkim miastem. Dostrzegacie promenady, neony, trasy komunikacyjne, kilkanaście astroportów, wielkie, orbitujące nad miastem, unoszące się na repulsorach kasyno. Im niżej, tym generalnie zepsucie rośnie, wyżej jeszcze da się oddychać i to jest takie głaskanie po wierzchu, ale prawdziwe zepsucie i kryminalne zagadki znajdują się na niższych poziomach miasta, blisko powierzchni. Dokujecie w jednym z astroportów, gdzie za 1000 kredytów przetrzymają wasze statki, no i dopóki nie będziecie chcieli wrócić. Dobra, to ja zapłacę.
Po czym wychodzicie na ulicę Narszady, niebezpieczne ulice pełne pijaństwa, devsticksów, nielegalnego oprogramowania droidów, dziwnej broni, która odrywa mięśnie od kości, pozostawia skórę zczerniałą w miejscu postrzału. Witamy w raju. Pięknie, przyjemnie. Na pewno. To gdzie teraz idziemy? Kantyna. To po to zabraliście nas z kantyny, żebyśmy poszli do kantyny? Kasyno. Przecież ty nie umiesz grać. Ja nie umiem grać? Nie. Nie podpuszczaj go. Ale Moki, nie wcale nie podpuszczam. Właśnie to robisz. Ale że nie. Ale on nie umie grać w karty. Widziałeś, żeby kiedykolwiek cokolwiek wygrał? No nie, ale no... No widzisz. Tym razem środkuję. No widzisz, co narobiłaś? No to chodź do kasyna, pokażę ci kilka fajnych. Tylko pamiętaj, nie obstawiaj statku. Mm-mm. To mój statek. Ja byłoby kiepsko, prawda? Dobrze, to chodźmy do kasyna. Idziecie do kasyna za... W ogóle po drodze, Dan, bo to mówiłeś o tych nabojach, co tam czernieją, skóra i tak dalej, nie? No. To Dan chciałby sobie taki pakiet kupić i później go przebadać w razie czego jakieś otrutki, żeby móc stworzyć. Gdyby kiedyś przydał, żyło im się walczyć z takim wrogiem. Dobrze, to jest raczej coś, na co nie ma otrutki. To jest dezintegrator. A, myślałem, że kuźwa jakieś trutka. Trutka, to... Dezintegrator, prostu... zwykły. Nie daj się postrzelić. Po prostu nie daj się postrzelić. Na dezintegrator nie ma odtrutki. Jest, nazywa się Kurtosis. Dobra. Jest Don Stal na dezintegrator. No dobra, ale gdzie Stal, a gdzie Kurtosis? O Jezu, o matko. No, Kurtosis to jest górna półka. Dajcie, otrzymaj mi piwo. Nie, sorry, podtrzymaj mi koreliańską. Trzymaj mi koreliańską i patrz. Stworzyłem alkohol, sam stworzyłem. On nie oślepił ludzi? Oj tam, człowiek na błędach się uczy. Ale dobrze wyszło. Dobra. Na pewno. To film. Ciekawe, czy coś dzisiaj wygrasz. Widzę, słuchajcie, kasyno, tak? Tak. Kasyno, jak możecie się dosyć łatwo dowiedzieć, chociażby dlatego, że Moki bardzo łatwo zdobywa informacje. Jest oczywiście kontrolowane przez chatów, tutaj bez zaskoczenia. Nad kasynem od wielu, wielu już lat sprawuje pieczę nad Brolbonir. Jeden z mniejszych tuzów, że tak powiem, hattyjskiego klanu. Mniejszych dlatego, że jest po prostu nieduży, jak na chata. Jeszcze rośnie. Nie, w sensie on jest dojrzałym chatem, ale jest takim karłem pośród chatów. Jest, okay. Nie jest taki, wiesz, potężny, gruby, rozlazły, jak był na przykład Hogak, czy jak był, jak słyszałaś, że jest Jabba. Ale a Brolbonir jest po prostu małym chatem. Jego petenci są w stanie spojrzeć mu w oczy bez podskakiwania. Okej.
Czy Moki coś jeszcze wie, czym on się zajmuje, czy czym się zajmują? No tak naprawdę kontroluje hazard. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to jest to test twojego Underworld. Jak zresztą wszystko. Dobrze, to powiedz, jaka trudność. Dwie. Bez kombinowania za bardzo. Chyba to nie sobie. O tak, zdecydowanie. Chciałbym, żebyś do najbliższego testu miała czarną kostkę ze względu na dwa trety, ale zdecydowanie wiesz. Brelbonir jest małym chatem i jego to bardzo irytuje, więc jakiekolwiek aluzje co do jego wzrostu, że jest mały, niski, drobny, są kompletnie nie na miejscu. Jeżeli ktoś chce popełnić samobójstwo w kreatywny sposób, to idzie do Brolbonira i mówi ty kurduplu, po czym znajdują szczątki tego nieszczęśnika za tapetą, bo jak się patrzy Brolbonira kończą z takim knypem, no to jest tak naprawdę formatu pocztówkowego. Okej. Tak, plan na dzisiaj. Tak, no to jest... To jest kreatywne samobójstwo, nie? Zawsze można kogoś podpuścić i umrze. No, nie wiem, czy tutaj warto. No dobra. No. Nie podpuszczam cię. Tak. Tak czy siak, jest to chat, który mimo tego, że nie jest może jakiś szczególnie duży, no to jest na tyle potężny, by tak naprawdę przez niego przepływały wszystkie środki związane z hazardem, które na Narszada są, że tak powiem, poruszane. Okej. Okay. No, ja podchodzę tak do Flina, jak wchodzimy do tego kasyna. No to Flin do działa, tylko nie wygraj za dużo, żeby na siebie zbytnio uwagi nie zwrócili. Mokia, ty nie grasz? Nie, no dzisiaj świeci i bryluje Flynn. Ale przy innym stole możemy usiąść, dajmy mu wolny stół. Dobra. Ty też grasz? Chcesz zagrać? Angie? Ten sport nie polega na zbyt małej sile, więc poczekam. Sport polega na sile umysłu i tak, na tym skończyłem. A jeżeli ktoś nie ma silnego umysłu, to przenosi się na siłę pięści zazwyczaj. Jakby zrobiło się gorąco, to wejdę. Okej. Okay. Kochany blaszaczek. No to co, do stołu. Ale ktoś napierdziela na klawiaturze. O, przepraszam, to chyba ja. Tak. Teraz umrzesz, bo pierdzieliłeś mistrza gry, koniec. No. Nie, spokojnie. Jakby ja przyjmuję takie przytyczki. Gorzej jakbym powiedział, że mówi się Minotaur, a nie Minotaur. I wtedy już wiadomo, co się dzieje. Dobrze, słuchajcie, kasyno na Szadzie jest bogate, w sensie złoto kapie ze ścian, najlepsze drinki, najlepsze panienki, ruletka, karty, kości, dyszenie w mikrofon. Źle to brzmi. Ale jestem Margratis. No to nie dysz. Kto sapie? To ja? A kto sapie? Coś za coś. To się walenie w klawiaturę albo dyszenie w mikrofon. Słuchajcie, co robicie? Co w ogóle chcecie grać? Ruletkę. Mnie zainteresowała ruletka.
ruletka jako sport, który tak naprawdę nie zależy od ciebie, tylko tak naprawdę od szczęścia, jakie masz, no to jest ciekawy sport. Oglądasz, jak ta mała kuleczka toczy się tak naprawdę po holograficznym stole, po holograficznym kręgu, który tam sobie kręci się, podczas czasu wskazując liczby. Zasada wydaje się banalna. Zamierzasz przystąpić do gry i obstawić? Oczywiście, oczywiście. No, czekam na to. To bardzo przystępuję do stołu. Przystępujesz do stołu. Czekam na kolej obstawiania. Okej, krupierem jest droid, więc dosyć łatwo jest, że tak powiem, wejść do gry. Stawka wejściowa, jak zauważasz, którą wszyscy obstawiają, wynosi 100 kredytów. Dobrze. To są normalne kolory, jak off-top. Tak jak u nas są kolory, czarny. Tak, ruletka działa na dokładnie tej samej zasadzie. Może kolory nie są dokładnie te same, ale jak powiesz, że obstawiasz czerwone, no to będę wiedział, że obstawiasz jeden z dwóch kolorów. No, to ja zagram bezpiecznie, na razie obstawię czarny za 1000. Okej. Okay. Wchodzisz od razu trochę więcej niż przeciętnie. Standardowo. Dziwi cię to? Przecież on zawsze, jak wchodzi gdzieś do gry, to rzuca takimi kwotami, że... A potem sprawiacie, że robi się drogo. 1000 to jest mało. Jak na ruletkę to jest mało. Jakbym w kartach tak weszł, to by dużo było. Wszedł, przepraszam. No tak, tylko że zauważyłeś, że zakłady zaczynają od 100. Więc ty wszedłeś 10 razy więcej. No by miałeś nie zwracać uwagi Hatta, ale... Sam mi naciągnęłaś na kasyno. Ja cię na... Dobra, ja się nie odzywam, obstawię, będzie ciekawe. Mhm. Gra się toczy. W sensie, gra się toczy, nie ma opisanych niestety zasad ruletki w Gwiezdnych Wojnach, więc musimy trochę improwizować, ale gra się toczy. Pula, którą ma przy sobie Flynn, raz się zmniejsza, raz zwiększa. Wydaje mi się, że chciałbym zobaczyć od ciebie, Flynnie, 3 rzuty białymi kostkami. A najlepiej jeden rzut 3. O, skoro tak uważam. Dwa razy wygrał, potem 3 razy przegrał. Generalnie wychodzi od stołu mniej więcej cały czas mając to samo, tą samą ilość kredytów. Ja na czarno obstawiłem. Tak, ale to nie jest kolor, który jakby... A, o to chodzi. To, że to jest czarne, a ty obstawiłeś czarne, to jest naprawdę czysta koincydencja. Ja myślałem, że ty chciałeś tak właśnie zająć, chciałem, że białe to zwycięstwo, a czarne to porażka. Dobra. Jak szybko odszedł od stołu? Nadal jest przy stole, dopóki nie powiesz, że odchodzi. A, dobra. Nie, bo my się zmoki założyliśmy po prostu. Czyli straciłem, tak? Na razie tak. Nieznacznie, ale straciłeś. Tak z 500 kredytów? A za ile wszedłeś? Za 1000. No to właśnie tyle straciłeś. Dobra. Dobra, no to liczby parzyste teraz za 1500, żeby się odbić. Zauważacie, że zaczyna stawiać coraz więcej, to podejrzane. Ale spoko, ja sobie tam wezmę jakiegoś drinka i sobie siedzę, mając założoną nóżkę na nóżkę i patrzę, jak mu idzie. No ja też, bo się z tą założyliśmy się po prostu z Moki, więc oboje obserwujemy jego grę. Jak najbardziej. A w ogóle ile się zakładamy? Nie wiem, o butelkę alkoholu? Kuś, mamy 2 skrzynki, 4. Nie wiem, a o co chcesz? 1000 kredytów, tyle ile wszedł. 1500 teraz. Ale na początku wszedłeś, tysiaka, i my się od początku założyliśmy. No dobra, nie będzie. No dobra. Nadal gra, dopóki nie zadeklaruje, że odchodzi. Nie, my nie o to się założyliśmy. Nie o to się zakładaliśmy. A o co? Czy przegram? Jak długo potrzebuje czasu, żeby zwrócić na siebie uwagę i zrobić nam kłopoty?
Dobrze, a w sensie jak szacujecie? No bo jest jakiś zakład, tak? To, że będą kłopoty, to jest akurat pewne, ale jaki jest zakład? Ej, tylko... Znaczy uznajmy ten czas, że to jest albo po iluś rozgrywkach. Tak, ty twierdzisz, że niech będzie po 3 rozgrywkach, ja twierdzę po 5. No to tak naprawdę oboje już przegraliście. A, no to trudno, no. Szkoda. Bo jest już po 5 rozgrywkach i jeszcze nie ma kłopotów. No to dobry znak. Czyli kasa nie zmieniła właściciela, no dobra, to teraz... Nie, zaczął przegrywać i zaczynał stawiać coraz więcej. Ale u nas kasa nie zmieniła właściciela. No to chyba, że tak. To co, można iść i w sensie można porozglądać się, czy są tu jacyś zapaleni gracze karciani, pooglądać towarzystwo, a później co najwyżej będzie się grać. To jest kasyno? Oczywiście, że są. Uznaję to za pytanie bezzasadne. No. To idziemy grać w karty. Chyba tak. W porządku, czyli Blin przy ruletce, Moki i Den po jakimś czasie ruszyli do kart. IG, co ty robisz? Trzymam się przy Moki. Chodzę za nią po prostu. To jest zawsze dobra decyzja. Ten, Ivy będzie moją muzą w kartach. Znaczy nie trzymam się przy Moki, tylko staję gdzieś z boku i czekam po prostu na rozruchę. Od razu już nie trzyma się przy tobie. Nie, bo taktycznie jest to lepsze rozwiązanie, żeby wlecieć komuś na plecy, jak się będzie przypierdzielał. To lepiej to stać przy Flinie, bo to tam najszybciej będzie jakaś awantura. No i widzisz, to ja stanę jednak przy boku, jeżeli można chwilę Jasne, czyli tam... stoisz przy boku Moki, osłaniasz ją, można powiedzieć. Nie. Z boku gdzieś w karczmie, znaczy w tej... W kasynie. W kasynie. Gdzieś przy ścianie, przy innych droidach, które czekają na to, aż ich właściciele przywalą pieniądze. No i wydaje mi się, że to jest całkiem niezły moment, żebyś ty, stojący z boku tego wszystkiego IG, rzucił sobie na percepcję na jedną fioletową kostkę. Dobra, ogólnie to chyba... Nie, o! Posłuchaj, dostrzegasz taką... coś w rodzaju takiego, nie wiem, pawilonu we wnętrzu budynku, w którym na takich spiętrzonych poduchach, pufach, z usługującymi mu kobietami w skąpych strojach siedzi właściciel zakładu. Czyli bardzo mały gracz. Bardzo mały. Bardzo mały gracz. Jest o połowę mniejszy od Bana Hogaka, którego widzieliście. Dla przypomnienia, Ban Hogak zajmował całe takie dedykowane dla niego krzesło. Brolbonir jest od niego o połowę mniejszy. Ma takie mikrołapki. Niech se siedzi, no. Patrzę na niego, czy przypadkiem nie wskazuje palcem na naszych. Nie wskazał, przynajmniej za twojego patrzenia nie wskazał, no ale z drugiej strony tłum jest dosyć gęsty w kasynie, a żarcie i całkiem niezłe. Więc stąd pytanie, czy na pewno widziałeś wszystko. Pewnie nie. Jak będą krzyki, wtedy odpalę robota bojowego. No i tak. Blin, rzuć kolejne 3 białe kostki. Możesz rzucić je jako jeden rzut. Nawet wolę. Kolejne dwa zwycięstwa, 2 porażki. Trzymasz się na 0, mimo stawiania coraz większych stawek. A kto ty? A przy kartach, jak tam sytuacja? Gracie przy tym samym stoliku, Den i Moki, czy przy dwóch różnych? Przy tym samym. Czyli tak jakby gracie w duecie, wspieracie się nawzajem, tak? Gramy tak, żeby oryżnąć resztę przy stole.
To rzućcie mi najlepszy test blefu, jaki jesteście w stanie rzucić jako duet. Blef to był... Deception. No, jestem w stanie rzucić na żółtą i zieloną. Dwie żółte i dwie zielone. Czyli dwie żółte, dwie zielone i niebieska za pomoc Dena w wykonaniu Moki. Wydaje mi się, że trzy... A czekaj, powiedz mi, czy Deception jest social skillem? Tak. To mógłbym użyć Know Their Weakness? Nie wiem, bo nie wiem, co ten skill robi. Musisz one perception mi... may perform the Know Their Weakness action and choose one target within close range. Make a hard perception check to downgrade the difficulty of social skill checks against target once per rank of Know Their Weakness until the end of the session. Jeżeli potraktujemy hazardzistów jako one target, to tak, możesz to zrobić, żeby pomóc Moki najpierw. Dobra, czyli muszę zrzucić percepcję na trzy fioletowe. Tak. Perception. Moje drugie perception. Tak bardzo mi wejdzie, chociaż. Nie. No nie. Więc... Deception Moki z dodatkową niebieską za próbę pomocy Dena na trzy fioletowe kości jest to tu. Wygrywacie. Jakby wasza współpraca idzie wspaniale. No, gracie już ze sobą nie pierwszy raz, więc znacie swoje mocne, słabe strony. Wiecie, w jaki sposób dawać sobie sekretne znaki drużyna, nierozpoznawalne dla innych kanciarzy przy stoliczku, dzięki czemu przed Moki, przed Denem bardzo szybko rosną stosiki kredytowe. No. I plusy bycia gamblerem, 20% więcej. Zdecydowanie. Tak, tylko wiesz co, kątem oka patrzy, czy przypadkiem właśnie ktoś się nie bardzo nie interesuje tą naszą dwójką. Ja bym chciała wiedzieć, ile wygraliśmy, bo jeżeli to jest duża kwota w tym momencie, albo za chwilę może być duża, to wiedzieć, w którym momencie odejść, żeby się wiedzieć. No, w przeciwieństwie do Flina, który to, co wygra, to szybko traci, twoje zarobki Moki wkrótce przekroczą 5000 kredytów. To jest dużo w porównaniu z resztą hazardzistów przy stole? No biorąc pod uwagę, że tak naprawdę rżniecie ich jak chcecie, wygrywacie jakieś 3 z 4 rozdań, które... W sensie wy jako grupa, czyli albo Den, albo Moki, wygrywacie 3 na 4 rozdania, które się dzieją przy stoliku. To jest dużo. W sensie jako duet robicie naprawdę kupę hajsu. Gdyby zsumować wasze zarobki, no to myślę, że spokojnie byśmy dobili do 9000. Jeżeli utrzymacie jeszcze przez kilka rozdań te tendencje, no to może nie rozbijecie banku, ale ogołocicie z kasy siedzących przy stoliku z wami szulerów, co... To sprawi, że zarobicie kupę hajsu, no ale jeżeli chcecie faktycznie uważać na to, co robicie, no to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To wiesz co? Jak mówię, Den się rozgląda, więc czy ktoś rzeczywiście zaczął zwracać uwagę na nasz stolik? Wiesz, obserwatorów gry jest bardzo wielu. Rzuć kostką, proszę, a konkretnie percepcję. Na percepcję. Dokładnie. Tak, myślę. Na ile fioletów? Wydaje mi się, że... Dwie, ale z dwiema czarnymi, ze względu na to, że tłum gęstnieje. Jest. Wydaje mi się, że także dostrzeżesz baldachim, pod którym siedzi mały gracz. Właściciel zakładu. Jak tą swoją mikrołapką da jakiś gest do swoich posługaczy gdzieś w głębi sali. On wydaje rozkazy gestami. Wiesz co, to Den tak wiesz, po prostu zbiera, no panowie, ja dziękuję za grę. Co dziękuję? Co dziękuję? Jeszcze się nie odgryzłem. Jeszcze będzie okazja. Ja tu przyjechałem to się bawić, więc samymi kartami człowiek nie żyje. A jak chcesz się odgryźć, zobacz, tu masz koleżankę. Tak puszczam oczko, tak żeby jeszcze ewentualnie jedną grę zagrała i też się zmywała.
Wiesz co, ja zagram tak jedną jeszcze grę, żeby udawać, że przegrałam, a później powiem, a chyba karty mnie już nie lubią i sobie pójdę w diabła. Okej, okay. To w takim razie teraz tylko twoje Deception, Moki, bez tej niebieskiej kostki. Ponownie trzy fioletowe, ale chciałbym użyć przeciwko tobie żetonu ciemnej strony, żeby jedna z tych fioletowych zamieniła się w czerwoną. No dobra. Teraz nasza pula wygląda tak. Słuchaj, udaje ci się, przegrywasz celowo, wciąż wychodzisz mając 3000 kredytów więcej, ale nie budzisz tym podejrzeń, tak powiem. Okej, jestem. A Danile zgarnął? Wydaje mi się, że też koło 3000. Dobra, 3 koła. Tak to można grać. No. Zobaczmy ostatnie trzy testy Flina, chyba że wstał od stołu. Nie, ja chcę coś innego zadeklarować. Tam? O kurde. Ja ryzykuję, bo się nie dorobię w taki inny sposób. Na zero, na zielone. Alin. To tą kasę, którą masz? Tak. A ile masz? 8500. No, słuchaj, rzuć na... Kurde, nawet nie wiem co. Wszyscy patrzą na ciebie z takim, wiesz, niemym podziwem, tak jakbyś znał jakąś tajemnicę, która im się wymyka. Czy ty jesteś pewien, że chcesz to zrobić? Jestem pewien. Okej, to rzuć pojedynczą białą kostką. Powiedz mi, czy jak my odchodzimy z mostu stołu, to widzimy, co on odwala? Tak, Flynn właśnie rozbił bank. Razy 10. To tak szybko pokazuje ID, żeby podszedł do nas. ID, chodź tu. Do Dena. Jak widzę tylko, że rozbił bank, to tylko tak dookoła, co się ruszy, kto zaraz tu przyjdzie i co się dzieje dookoła, bo zaraz będzie ciekawie. Dlatego ja ID zawołałem. I czekam na ID. Szłapę tam, w tamtym kierunku, jak można. No pokazuję ci, żebyś ruszał się szybciej. Przebieraj nóżkami. No dobra, doszedł, kurde, no słuchajcie, nie utrudniajcie sobie tego nawzajem. Tak mu szepczę, zaraz będą kłopoty, zabieraj stąd Flina. No to przepycham się przez ten tłum ludzi, którzy prawdopodobnie Flina obleźli. No wiesz, tłum rzeczywiście Flina oblazł, gratulują mu, on się cieszy, no domyślam się, że Flin się cieszy, zgarnia te sztony ze stolika, chcąc później je spieniężyć w banku. Wydaje mi się, że kątem twojego wizjerka IG zauważysz, że nie tylko ty przebijasz się przez tłum w jego stronę. To zaczynam robić to po prostu całkiem agresywnie, no odgarniam tych ludzi łapą metalową i... Drugim, który przebija się w stronę Flina jest taki siwy trandoszanin. On ma jakiś uniform na sobie, czy jest jakimś losowym typem? Wiesz co, ma taką błękitną koszulę z kołnierzem. Nie wygląda jakby był, że tak powiem, super wojownikiem, ale trandoszanie są wojownikami z natury. W sensie, nawet jeśli nie ma przy sobie broni, to jest w stanie wyjechać z pazura. Tak. Ja bardziej pytam, czy ma jakiś taki uniform ochroniarski,
czy jakiś krupierski, coś takiego? Nie, jest to, nie jest to uniform ochroniarski, nie jest to uniform krupierski, ale możesz po jego sposobie poruszania się wnioskować, że jest takim hired gun trochę. To ja bym chciał przejść na kurs kolizyjny, jak na początku szedłem w stronę Flina. Takim chciałbym się... No takim, takim na jednym przydupasem jest. To bym chciał mu przeciąć drogę, jeżeli da radę. Dobrze. Czy możemy to poprzeć testem na twoje coordination? Jak bardzo w niego wjedziesz, nie powodując upadku u siebie? Coordination? Coordination, tak. No i jak mówisz, że musimy, no to zrobimy. Co nie prawdę... musimy, możesz zaproponować coś innego. To chciałbym zobaczyć, jak to umotywujesz. Wiesz co, ja bym chciał się przed nim pojawić, żeby on się zatrzymał na zasadzie po prostu mojego wielkiego, blaszanego majestatu. A twój blaszany majestat to on zasyczy przez zęby, zejdź mi z drogi, puszka! Nie, wydaje mi się, by była to najlepsza z opcji, gadzie. Ej! Wiesz co? Oni tam, i to zajmuje im trochę czasu, to ja może się tam dostanę i zapytę Flina chociaż za rękę, żeby się... No ja to samo, ja też tak myślałem, zuchapnąć go po prostu Flina razem z tą kasą i spierdalać. No dobrze, czyli teraz dla odmiany wy przebijacie się przez tłum. Przepraszam, jak oni mi łapią, to ja... Bo... Nie daje się złapać, ja idę to spieniężyć przecież. Przecież ja nie czuję zagrożenia jeszcze. No tak. Kiedy Flynn odsuwa się od stołu, zaś przed ścigającymi go Denem i Moki, Incid, Trandoshanin, odpycha cię tak dosyć gwałtownie, IG, na bok. Złaź mi z drogi, jestem zajęty! Po czym rusza niczym rekin przez morze ludzkie w kierunku Flina. Czyli on zaczął! O, jak mi miło, strzelam mu lepę na mordę. Nie są rzuty na defense, kiedy ich potrzebujemy. Przepraszam. Wybaczam. Ja również przepraszam, drużyno. Nie, nie ma za co, IG. Co się stało? Ja tylko w tym kasynie to mogę spieniężyć? No tak, bo to są żetony tego no tak, kasyna. Właśnie chciałem się upewnić, jak to działa w Star Warsie. No nie, to działa tak jak w każdym innym tym. No dobra, czyli co? Chcesz rozpętać piekło IG, tak? Jak najbardziej, no odepchnął mnie, no to ja też go odpycham, tylko trochę mocniej, no. Może, dobrze, może nie tyle lepę, co go po prostu przewracam. Popycham go tak, żeby się wywalił. Jak on mnie odepchnął, no to... Wiesz, ja na to mogę zrobić tylko jedno. Wyciągam miecz świetlny, proszę nie. Zdejmujesz sztuczną trandoszańską głowę i okazuje się, że to Kyle Katarn, bohater Republiki. Nie, tak naprawdę nie. Nie wyciągam miecza świetlnego, ale kiedy... Co ty chcesz mu zrobić? Ty chcesz go dziabnąć w grzbiet, tak? Nie, to przewrócić go. Przewrócić. Jak on mnie odepchnął i mówi, że ma coś do załatwienia, to IG przypływie na nie adrenaliny. Ale w bojowym nastawieniu go chcę przywrócić, po prostu go popchnąć tak, żeby się wywalił w ten tłum. Czy możemy zrobić to jako test twojego Brawla? Jak najbardziej. Ze względu na to, że piącha w Brawlu posiada domyślnie cechę knockdown? Dobrze. To ja bym chciał do tego odpalić sobie frenzy attack. Bo nie mam... Dobrze, ja bym chciał powiedzieć, że trandoszański najemnior jest adwersari 1. Dobra, jeszcze sprawdzę ile mam tych frenzy ataków. Ich mam okrągłe 1 chyba? Tak, okrągłe 1 mam.
Czyli to będzie red. Tak. Purple znaczy, jakiś? Red purple, no bo tak naprawdę wchodzisz z nim w Vengage, tak? Więc... Mhm. Dobra. Niech się chłopak przywróci, przynajmniej raz. No nie. Nie. Mimo tego, że siłę masz dobrą, to on wyczuwa chyba po prostu czujnie jakimiś swoimi niezwykłymi trandoszańskimi zmysłami. Łapie cię za rękę, pociąga do siebie, ty się nie przewracasz tylko dlatego, że sam w sobie jesteś silny, ale natomiast robi się krąg, że tak powiem, cywili dookoła was, wy zaczynacie krążyć dookoła siebie jak starzy gladiatorzy. Powiedz mi, bo pewnie wokół nich zrobił się dość spory tłumek. No, tak bym sugerował. To czy ten mógłby ustawić blaster na ogłuszanie i strzelić do tego typka? Tak, ale chciałbym, żeby po tobie przy tym przypadku użyć żetonu ciemnej strony, żeby było ci trudniej. Plus, sam sobie ten test też będzie utrudniony ze względu na krążący tłum. Nie masz przewagi wysokości, więc będziesz musiał strzelać przez ludzi. No co, będzie trudne samo w sobie. Okej, czekaj tylko chwilę. Trudność tego testu to będzie RRSS. Dobra, nie wpisałem sobie tamtego, więc uznajmy, że tamten blaster zostawiłem na wszelki wypadek na statku, żeby mnie nie ukradli, to wystrzelę z light blastera po prostu. No dobrze. Tykaj. Już. Dwie czerwone, dwie czerwone. I to będzie ranged light. I to miało być jak? Fioletowa, dwie czarne? Dwie czerwone, dwie czarne. Red SS, o kuźwa. No dobra, lecimy z tym. Nie. Tak naprawdę tylko partem nie trafiasz w plecy jakiejś damy w złotej brokatowej sukni, która akurat po prostu zostaje przepchnięta na twoją linię ognia. Nie trafiasz też oczywiście w Trandoszanina, który nadal jest, można powiedzieć, w kręgu pojedynku z IG. IG kontra Incit. To Dental ma inny pomysł. Co, Puszko, chcesz kłopotów? Przerobię cię na żyletki. Ja tylko odpowiadam na agresję. Agresją. Jeżeli chcesz pojedynku, możemy się pojedynkować. Zrobię z ciebie szyszkę baby. Denstal, widząc, że jego pierwszy plan nie wypalił, odpala plan B. Plan B jak Battle Droid bojowy IG-86? Nie, jak plan B... Ratunku, złodziej! Okradł mnie, łapać go! Blef na 4. Blef na 4. Blef to był deception. Tak jest. W tym momencie ludzie są raczej zajęci tym, co dzieje się tutaj. Stary, weszło. Co ciekawe, część osób rzeczywiście ratunku, złodziej, okradł mnie. Zjawia się natychmiast wokół ciebie ochrona mająca za zadanie sprawdzić, co się dzieje. Gdzie ten złodziej? Panie, przed chwilą tu w tłumie, tu się tutaj dwóch jakiś biegnie wykorzystał facet. Nie wiem, panie, no wyszedł tylko mnie złapał za kieszeń i wyciągnął ten kredyty. No to skąd wiesz, że złodziej? Co za kasyno, gdzie mnie kradną? Może nie miałeś Myślałem, od początku. Że jesteś... Co? Może nie miałeś od początku. Co od początku? Od początku przyszedłem zobaczyć, co się dzieje, bo widzę jakaś awantura.
tłumek ludzi się zebrał, nagle czuję, że coś mnie łapie za kieszeń i odwracam się, a to jakiś facet ucieka z moimi kredytami. Jak wyglądał? Pan jak facet, czarne włosy, duży, wysportowany, w płaszczu, czarne spodnie, nie wiem jak miał twarz, bo uciekał już tyłem. No to pan pójdzie z nami, proszę bardzo, do stróżówki, opis człowieka. Sporządzimy portrecik pamięciowy, poszukamy, proszę bardzo, łapóweczki. A tu kamer nie macie, nie? Co to jest za kasyno? I pan z nami pójdzie, nie kłóci się, nie dyskutuje, bo paralizator w pogotowiu. No i Dan idzie z nimi. No, ściągają cię z parkietu. Ja mam pytanie. Masz. Co Flynn robi? Czy on już... Nie z Flynnem. Co, nic spieniężył się? Nie spieniężył się, bo się kasa zamknęła w obliczu pojedynku. Geniusz. To być tak. Super. Geniusz zbrodni. Dziękuję. Starałem się. Dobrze. No to spoczko. To ja się tylko porozglądam, czy ktoś jeszcze nie chce zrobić czegoś Flynnowi. A później może rozkręcę imprezę. Obstawiajcie na blaszaka i będę miał więcej hajsu. No dobra, blaszak. Co robisz? Rzućmy na jakąś inicjatywę, żeby wiedzieć, kto się pierwszy rusza, czy... Dobrze, dobrze. Myślę, że Kul tutaj będzie naszą inicjatywą. Myślałem, że się pierwszy ruszy. To myślisz, że jest bardziej Kul od ciebie? Tak, otóż tak. Ale niewiele bardziej. No i co, cwaniaku? Działaj. No. Dobra, to ja w niego wpadam po prostu. Albo nie, wiesz co, nie, inaczej. Wezmę, wykonam sobie defensive stance manewrem. I drugim manewrem za akcję przyceluję w niego, żeby w następnej turze mu po prostu mocniej pierdzielnąć. Dobra. A on z ramionka zdejmie sobie swoją broń i bagnetem cyk. No to bagnetem cyk, to jemu utrudniam o jeden incoming melee attacks. Ale upgrade'ujesz mu, tak? Tak, upgrade'uję difficulty. I zdodżuję za jeden. O, zobaczmy. Trafi cię, ale jest Disper. Disper, mogę wykorzystać swoją zbroję, Storm Church Suit'a, żeby go porazić za 8 dymycza. O, dobrze, wreszcie użyliśmy tego jak należy. Ostatnio się przez 8 dymycza przez nic nie przebijało. Nie no, bez przesady, no to jest traddoszajski heavy. Oczywiście, że dostanie. Letko boletko, ale dostanie. Z kolei bagnetem on bije podstawowo 8. Z piercem 2. Super. Uderzył. Nic się nie stało. Iskry poleciały, poraziło go. I pierce 2 nie przebija cię przez twój pancerzyk. Nie. Idealnie... Bo on ma pierce 2, 8 damage'u, 10 sołka. Ach, ten sołk droida! Dobra, to była jego kolej, twoja kolej. Masz przymierzone, masz go w zwarciu. On waży ten nóż w ręku. Ha, ha. I lutę mu tam. Z piąchy? Z glove'ów tych... Budowane. Mam te glove'y budowane w pancerz. Jak jasne. On wyciągnął broń, to ja też mogę wyciągnąć broń. To będzie mój broń, ulepszony z Frizzing Attack za raz. Ale to nie jest manewr. Mam przycelowanie z poprzedniej tury.
i biję znowu na red, bo chyba nic się nie zmieniło. Tak. Na red i purple, bo tak, jesteś tak, z nim tak, w zwarciu. Dobra, przepraszam. Cyk, 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 cyk. Biegnie. Ile tego ciosu? Już ci mówię, bo to jest, są 4 sukcesy. Przepraszam, otwieram złą kartę, bo to się tylko wyświetla. To jest 8 damage'u plus... Tak, to jest 8 damage'u stun plus 5 to jest... Nie, plus 3. Czyli 11 stun damage. 11 stun damage. Dobrze. I to go bije w Strain'a. Mhm. Piartka życia za nim. Posłuchaj. Poraziłeś go najpierw zbroją, utwardzając się, potem tymi paraliżującymi rękawicami. Moki, ty dostrzegasz, że Flynn co prawda przebił się przez tłum, no ale kasa zamknięta, więc się raczej nie spienięży, więc żetony w tym momencie mają wartość typowo kolekcjonerską. Za to ochrona wyniosła gdzieś Dena, który się awanturował, a IG walczy z Trandoshaninem. Co robisz, Moki? Halo? Gdzie jesteś? U mnie słuchawki robią w bambuko. A, robią cię słuchawki w bambuko. Dobra, jesteś? Słyszałaś, co mówiłem? Tak, tak, tak. Tylko nie wiem, po prostu mnie rozłącza i mnie nie słychać, jak ja mówię. A tak to jest spoko. Dobra, Flynn da radę. Ja bym poszła za tym, jakoś zobaczyć, co oni odpierdzielą i zrobią temu Denowi. Okej. Okay. Gdzie go zabiorą? Zabrali go do takiej bocznej kanciapki strażniczej, gdzie mają 4 monitory, które odbierają po prostu kamery. I Den siedzi na krzesełku, słyszysz jak trzech ochroniarzy go po prostu trochę przesłuchuje. No to jeszcze raz, jak wyglądał? To czarny, muskularny, ten. Po czym odtwarzają mu na podglądzie podgląd z kamer? Nie ma nikogo takiego, łżesz! Panie, ja górze. Wyciągnął mi ten i widziałem, że uciekam. No czemu nie ma go na kamerach? A skąd ja mogę wiedzieć? Ja się nie znam na komputerach, na kamerach. Panie, jestem lekarzem, a nie... komputerowcem. To się lekarzu lecz sam. Poskładasz się, jak przestaniesz kłamać. Ja kłamię, no pewnie. Słuchaj. Tak samo jak ci się tutaj nie biją w ogóle u was na samych kamerach i nikt nie reaguje. Pan Sid sobie poradzi. Pan kto? Moki. Słucham. Słuchaj, jak ty stanąć, tak żeby zacząć się wydzierać, tak żeby oni, żeby to, ci osoby w tej kanciapie, ci strażnicy też to samo słyszeli i krzyczeć, że okradł mnie i dokładnie ten sam opis, że wysoki, muskularny, czarny, z czarnymi włosami i tak dalej i laska wpadła w histerię, bo i zabrali kredyty. Nie? Blef na 4. Wychodzi do ciebie jeden. Co, druga? No to cyk też do pokoju. Będziesz oglądała kamerę razem z tym niebieskim przygłupem. Panie, a może mieli jakieś maskujące ciuchy na sobie, że kamery wasze go nie wyłapują? Milczeć! Nie ma takiej zgody na takie ciuchy w kasynie pana Brolbonida. A jak sprawdzacie, czy ktoś ma takie ciuchy w ogóle? Kanerem. Flynn, co robisz? Jak kasy są zamknięte, no to idę do tej walki, żeby ją zobaczyć, kto skończy. Okej, okay, czyli IG dostrzeżesz za chwilę Flynna w tłumie. Jestem.
A tutaj wydaje mi się, że zwrotka z bagnetu. Czy ponownie unikasz? Ponownie uniknę i znowu mam upgrade'owany przez Defensive Stance. Dobra. Ponownie trafił. Tym razem za 9. A. 9 Pierce 2? No dobrze, no to jak 9 Pierce 2, aż to jeden damage'a wchodzi w miękkie. Aż cię połektało. Poczekaj jeszcze chwilkę, bo on ma dwa trety. To no zbroja ma. Znowu strzela z prądu i tym razem go dezorientuje na jedną rundę. Okej. Okay. Będzie miał dodatkową czarną kostkę. Disoriented. Dobrze, a ty co na to? To on znowu wszedł w twoje pole. No to łapę, próbuję go złapać tak tymi dwoma łapami za łeb i go szokować. Łapesz, bo łapami, tak? Tak, no łapę był blisko, to łapę, a nie łapie. Mam nadzieję, że państwo to wziął. Proste przecież. Tam włącznik przełączam i... dobra, to wykonuję jeszcze raz ten sam rzut, tylko że bez już niebieskiej kosteczki. Cyk, cyk, cyk. Tak. I kręcę. No niestety, tylko 3 advantage poszły. A żeby uruchomić rzeczy z quality zbroi, muszę trafić najpierw. O tak, niestety tak. Dobra. No to nic, no. To wziął i unikł. Łatwo by było, gdyby nie. Ale mogę mu utrudnić za 2 advantage. Możesz, tak, jak najbardziej. To poproszę. Dobrze. I za jeden się odstresuje, haha. Tak jak mówiłem, dostrzegasz Flina w tłumie. A pan Trandoszanin się ponownie spróbuje dziabnąć swoim bagnetem z dodatkową czarną kostką. Czy ty znowu unikasz i Defensive Stance? No, tak, Defensive Stance był, tym razem nie unikam, no bo ma upgrade Defensive Stance, jest Disorient One i czarna ode mnie, więc nie unikam. Znowu dzieje się to samo z tego, co widzę. Tak. Dobra. Skrobiecie się nawzajem, ta walka trwa. Widać, że trafiłeś na wyjątkowo równego przeciwnika. Może powinieneś zamiast Jedi szukać trandoszańskich łowców nagród. Jest taki jeden legendarny bosk. Jako, że ta walka trwa już trochę długo i IG jest niezadowolony z tego powodu, to manewrem chciałbym wyciągnąć śmigło z pleców. Chodzimy na ostrą amunicję. Tak, chodzimy na ostrą amunicję, bo ta walka trwa już za długo. Odpalam frenzy to tak zaraz. I będę czarował. Czyli tak będzie raz, trzy, cztery. Raz. Cyk, cyk. Czy to było ulepszone? Nie. Więc po prostu tak. To jest obrażeń. 13. Okej. Okay. Niestety mi brakuje, żeby link odpalić. Więc po prostu mu skrytuję. Dobrze. To jest wykrzyknik crit. Wykrzyknik crit. Przy czym jest to wykrzyknik crit minus 30 ze względu na to, że on jest durable 3. Czyli plus 20 u mnie. Masz crit 50? Tak, mam crit 50. Rany gorzkie. Increase difficulty of next check by one. W porządku. Posłuchaj. Dźgnąłeś go bardzo mocno przez pierś. A zatem skoro bawimy się już na ostrą amunicję, to on odskoczy od ciebie. Incit odskoczy od ciebie troszeczkę. Wyciągnie swój blaster
który jest chyba obrzynem po czymś większym, co można poznać dosyć łatwo po tępej lufie, wyceluje w ciebie, skorzysta ze swojej specjalnej zdolności, która nazywa się Unflinching Barrage, to znaczy na jedną turę rezygnuje z bycia adwersarii, żeby odpalić autofire automatycznie. Jasne. Bez zwiększenia trudności testu. Mimo tego, że test i tak jest zwiększony przez krytyka, no to on w ciebie mierzy. Czy ty masz jakiś teraz z wyciągniętym śmigłem ranged defense? Nie mam ranged defense. Nie mam. Nie mam. Ale zdodżuję zaraz. No i jest disorient. Tak, no bo mu przeszło z... Dobra. Czyli ten test wygląda tak. I niestety dezorientacja poszła bardzo mocno, ponieważ strzelił zupełnie w sufit, aż się kilka kryształów z żyrandola posypało. Dobra. Lecimy dalej? Czy chciałbym przejść do Dena i Moki na chwilę, żeby nie siedzieli jak te słupy. Jestem. Den i Moki, co robicie? Jak przekonujecie strażników, żeby dali wam spokój? A można na nich nakrzyczeć, że są beznadziejną i niekompetentną bandą buców? Słuchaj, co powiesz i jaki test mi do tego zaproponujesz? Okej, więc... Moki po prostu się ten prostuje i zaczyna na ich krzyczeć. Nie wiem, nie obchodzi mnie to, że nie macie go na taśmach. Ukradł mi kredyty, a że wy jesteście kompletną bandą beznadziejnych ochroniarzy, którzy nie umieją niczego zrobić i nawet porządnie kamery obsłużyć, żeby nagrały to, co potrzeba. To nie moja wina. Jeszcze mnie będziecie tutaj trzymać i przesłuchiwać. Wydaje mi się, że jest to twoje, Moki, zastraszanie, coercion. Bo robisz im awanturę. O Boże, ja tego nie mam dużo. Czekaj, a na ile fioletowy? No myślę, że przynajmniej na dwie. A mówię, a mógłbym jej pomóc tym swoim Knowder Weakness znowu? Ale to super szybko teraz. A nie mogę wziąć po prostu białego? Ale nie po to, żeby się po prostu udało. No dobra. Ciu. No nie, tu nie chcę mi wejść. Nie dostrzegasz ich słabości. Są stalowymi strażnikami. Czyli czekaj, biały zamienia zieloną na żółtą. Tak jest. Sukces. No dobrze, no to skoro nie ma, no to nie ma, to my musimy się poradzić w takim razie. Proszę tutaj zostać. Gdzie zostać? Nie będę tutaj... Ale oni wszyscy wyszli, czy ktoś został z nami, z ochroniarzy? No jeden ewentualnie z wami zostanie, a dwóch się pójdzie poradzić szefa. Co robić w takiej sytuacji? Tak ja bym go zagadał, a Moki by włamała cię z kamer, dodało brat jakoś preparować nagrania? To będzie zależne od tego, jak przeprowadzicie tą scenę. To ja tam podchodzę do tego ochroniarza. Wstajesz z krzesła, on patrzy na ciebie. Proszę usiąść! Nie, ja spokojnie, mam tylko pytanko jedno do pana. Proszę mi powiedzieć, czy takie sytuacje często się u was zdarzają, że klienci muszą czekać? Zostawiamy tutaj kupę pieniędzy i musimy teraz czekać, żeby się ewentualnie coś wyjaśniło? Więc to staje tak, żeby zasłonić mu oki ewentualnie jeszcze. Okej, to w takim razie przetestuj proszę swoje deception na dwie fioletowe. Fuck. No nie. Taka jest nasza.
Ale gdzie mnie pan tutaj? Proszę usiąść! Co? No spokojnie, chciałem porozmawiać, a pan na mnie już krzyczy. Tak wszystkich gości traktujecie? Poki masz jakieś 15 sekund na obsługę komputera, żeby przygotować odpowiednie nagranie. Możemy spróbować, Wayne. Twoje komputery na 4 fioletowe kostki. Biała nie pomogłaby od razu, nie? Nie, za dobrze się bawię. To weź biało. Spoko, doda mi zieloną. Albo zabierze ci jedną fioletową. Tak też można. A Merlin, co lepsze? Zabierz sobie tą fioletową. Dobra, to zabierz. Kurwa. No nie, na medycynę bym chociaż mógł przerzucać. To nie, to tak nie działa. Ej, ale czekaj, bo ja tu wiem, że to mogę przerzucić. No to przerzucaj. Istnieje szansa, że wyjdziesz na zero. To jest nadal porażka. No. Pojedyncza porażka. Więc, a pani co robi? No jak mam tutaj czekać, to chociaż sobie przejrzę najnowsze szyk mody i najnowsze sukienki, a nie będę się nudzić. O, ja mam podejrzenie, że to wy jesteście złodziejami! Którzy no, chcieli obrobić bank naszego kasera. Stawiamy kupę kredytów, jeszcze nas oskarżają. Będziesz się tłumaczył przed Hatem Brolbolirem. Rączki! Ten wyciąga kajdanki i zamierza ci skupić. Flynn i IG, co robicie? IG to walczy, a co robi Flynn? Obserwuję, nie wchodzę mu w drogę. Obserwujesz, nie wchodzisz mu w drogę. W takim razie... I się rozglądam, czy nikt po mnie nie idzie też. Dobrze, w takim razie IG, co robisz? Skracam dystans, za dwa manewry, za dwa stresu wykupuję manewr, celuję za ten manewr, frenzy to tak za jeden stres odpalam i biję. Pamiętaj, że on w tej turze nie jest... Zapomniałem o tym, bo darmowo odpalił, ale tak czy siak w ciebie wchodzi, no dwa misy są jakby uzyskiwalne na purpurowej kostce, ale i tak ci wchodzi, tak czy siak, niezależnie. Dobra, więc to jest 14 obrażeń. Linkuję za dwa, żeby było... Drugie 14 obrażeń. 12 obrażeń. Jest co krytować? Jasne, żyje. No to krytuję. Plus 40, bo już raz dostał. Tak jest. Zaczyna krwawić. I to dosyć poważnie. Oddaj się. Nigdy. Nie ma szans. Że możesz mnie pokonać, Puszko? Zrobię ci z dupy jesień średniowiecza. Do not compute. Czym jest średniowiecze? Średniowiecz. Korzystając z faktu, że znajdujecie się w parciu, zaskoczy cię i jebnie pazurem. Zapraszam. Mam defense 1, chciałbym powiedzieć, bo mam śmigło. On daje defense 1. W mele. Tylko tyle. Bo on nie wyłapał. Tak. Trafił. Za. 7 podstawowo i dodatkowy za sukces 8. Pilnik na pazurki. Ech ten pazur trandoszański. Liczyłem, że cię przewróci.
Ja trochę też na to liczę. Będziesz mógł się flexować jumpoutem. Tak, no oczywiście. Mogę bić? Tak, proszę. Manewrem celuję i biję. I jeden z frenzy ataków bijam. Okej. Jak tam stoimy? To jest 12 plus 4. Ile to jest? 16. Link, czyli kolejne 12. Dobra. Pada. Dobra. Wydaje mi się, że... No, to opisz zresztą, jak go kończysz. Za 3 się odstresuję. Dobra. Opisz, jak go kończysz. Jak on się odbił tymi pazurami, to IG-2 szybkie ruchy zakręcił tym śmigłem, raz przeciął w jedną stronę, podciągnął miecz i gościu ma teraz taką wielką szramę na brzuchu. Leży z tą szramą w każdym razie, w kałuży krwi jest krzyk, bieg, tupanina. Wy możecie się rozejrzeć za tym, że nie widzicie Dena i Moki, więc chciałbym zobaczyć Flina, który tak naprawdę obserwował wszystko teraz, test percepcji na 2 fioletowe kości. Z czarną ze względu na ten tłum i tumult. Jasne. A czy Den może na kamerach zobaczyć, że tam właśnie padł facet i krwawi? Jak najbardziej. Panie, widzi pan? Tam lekarza potrzeba, jestem lekarzem. Siedź, złodzieju! Panie, jestem lekarzem, chcecie, żeby wam złodziejem się wykrwawił? Złodziejem jesteś! Jeszcze raz mnie pan obrazi, a pójdę do pańskiego szefa ze skargą. Nigdzie stąd nie pójdziesz, bo jesteś skuty i aresztowany. Lin, zestresuj się proszę o jeden. Den i Moki całkowicie zniknęli ci z oczu. Co robicie? No to Den czeka w takim razie. Den czeka, Moki czeka, Flynn i IG, co robicie? O numerka, IG. Czekaj, czy oni nas skuli? Tak. To można się dać nie skuć? A jak chciałbyś się nie skuć? A ja mogę stamtąd wyjść, wybiec, nie wiem, cokolwiek. Okej, okay, czyli chcesz stamtąd wyjść, wybiec cokolwiek. Czy możesz to poprzeć testem na przykład koordynacji? Mogę spróbować. Na 2 fioletowe? Tak, posłuchaj. Kiedy podchodzi do ciebie ten ochroniarz, żeby ciebie także skuć, ty robisz taki ładny wymyk, biegniesz w kierunku drzwi, kiedy wybiegasz na korytarz, widzą cię Flynn i IG. Wydaje mi się, że pośród tej bieganiny, bo jesteś dosyć charakterystyczna, wtedy słyszysz strzał z broni gdzieś za twoimi plecami. Ten ochroniarz powoli osuwa się na podłogę. Okej. I z mroku wejścia technicznego domyślam się, że IG i Flynn już się kierują w stronę Moki, która się myślę, że odwróci w stronę dobiegającego odgłosu. Jak najbardziej. Tak. Na pewno. Na pewno. Więc z mroku przejścia technicznego, które prowadzi z tej kanciapki ochroniarskiej do jakichś takich korytarzy techniczno-służbowych, wyłania się mężczyzna rasy Beef. Wygląda jak badass. Nawet ma tatuaż. Ach. To jego brat, Fodu. Hehe. Dlaczego jego brat to Fodu? No, wygląda jak badass, a to nie badass, tylko jego brat Fodu. A. Badass Tabar, tak, to myślę, że kanon. No dobra. No, to czas się chyba zbierać, prawda?
Jeszcze no, rozkuj go. Ale trzeba było od razu go zabijać? O, ogłuszanie. Dobra, to ja mogę, to go rozkuwam, Dena. Jesteśmy humanitarni, a jeżeli nie chcecie, żeby tutaj zaraz rozpętało się piekło, to radzę wam Iza. Skify... Dan tylko sprawdza, czy rzeczywiście jest ogłuszony. Jest, jest rzeczywiście ogłuszony. Skify Juldurga no i Plurbalurga doleciały już na miejsce. Za chwilę obława obejmie całe miasto, więc jeżeli nie chcecie prowadzić więcej kłopotów na ten biedny glob, radzę wam pójść za mną. Ja tylko na komlinku chcę dać znać chłopakom, że spotkamy się na zewnątrz. Tym samym chłopakom, którzy stoją na progu i przysłuchują się tej rozmowie? A, okej, okay, bo przyszli tu. Ja ich nie widziałem pewnie, więc... Myślę, że kątem oka. No to tylko daję znać głową, że idziemy. Jasne. To gdzie nas ten Fodu prowadzi? Fodu prowadzi was tajemnymi korytarzami jego brata Badasa, to znaczy otwiera te drzwi do korytarzy techniczno-służbowych. Prowadzi was nimi kawałek, aż w pewnym momencie skręca ostro w bok. Kopniakiem otwiera studzienkę wylotu takiego odpowietrznika i wskazuje wam na dół, gdzie tak naprawdę jest trochę pustej przestrzeni, w sensie po powietrzu, i tam poniżej taki jego mały skif repulsorowy unosi się w powietrzu. A co, Den bez słowa wtedy schodzi tam, no. Tak mu życie uratował, więc... Tak naprawdę skacze, bo tam jest... To nie jest... Trzeba wskoczyć do dziury. No to skacze do dziurwy. No to do dziury. Do dziury, Fodu do dziury. Czy Flynn i IG też do dziury? No oczywiście, że tak. Znajomemu. Znaczy do dziury. Oj tam. Dobrze. Skaczecie do dziury, Fodu do dziury. Zajmuje miejsce za starami, po czym odlatuje, obniża trochę lot, kryjąc się tak naprawdę trochę w cieniu. Z zewnątrz widzicie, że rzeczywiście dwa duże hattyjskie żeglobarki przybiły do kasyna. Zdaje się, że Brolbonir, korzystając z okazji, zawezwał jakichś innych hattyjskich tutaj tuzów po to, żeby wspólnie przedsięwziąć jakąś obławę na kryminalistów, którzy spowodowali rozróbę u niego w kasynie. Będzie list kończy za nasze głowy. Wy z kolei przyczajeni nad jedną z ulic Dolnego Miasta. Fodu obraca się z siedzenia pilota w waszą stronę. Domyślam się, że wy siedzicie gdzieś tam raczej po prostu z tyłu na pasażerskich siedzeniach. No, przez jakiś czas będzie bezpieczni. Padną na to, żeby wziąć nas tak łatwo w Dolnym Mieście. Chociaż muszę przyznać, że w poszukiwaniu rozgłosu bardzo dziwnymi metodami się kierujecie. Kim ty jesteś? Ten Biffem, łopie. No to wiem, ale skąd? Stąd. No tak, Biff. Ja mam pytanie. Bo w tej planecie połączają się gangi, nie gangi, przemytnicy i tak dalej. Czy on ma na sobie cokolwiek, co by można było, nie wiem, rozpoznać i go przypisać, że się czymś takim zajmuje, albo jedną z tych dziedzin? Ma. Na prawym ramieniu. To na kurtce ma taki symbol przypominający czerwone oko. Okej, okay, pytanie, czy Moki wiało istnieje, co ten symbol oznacza jako organizacja? Słuchaj, to będzie twój Underworld na 3 fioletowe kości. Ha, 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 ha. No super. Nie.
Nie widziałaś go nigdy. Symbol wygląda groźnie, ale nie widziałaś go nigdy. Jedyne co, to możesz powiedzieć, że gdyby Fodu chciał dla was źle, to już by zrobił wam krzywdę. A druga rzecz, którą mogę ci powiedzieć, korzystając z tego, że to są dwa gołe triumfy, to to, że na pewno nie jest pracownikiem kartelu Hatów. W sensie jego mocodawcą nie jest Hat. Gdyby tak było, prawdopodobnie już odstawiłby was do triady Plurbalurk, Juldurk, Brolbonir. A czy Den może kojarzyć? Bo w sumie z początku swojej kariery Den zadawał się z mafią, więc... To będzie taki sam test. Underworld na 3 fioletowe. Symbol, który ma Odu Tabar na ramieniu, jest to fargulski herb przestępczy. Fargulowie prawie że dorównują pod względem przestępczych afiliacji Hatom. Jest to felinoidalna rasa z planety Farim, która słynie z dwóch rzeczy. Przemytu i zamiłowania do błyskotek. Fargule są zręcznymi przemytnikami, łupieżcami, piratami, wojownikami również. A mocodawcą Fodu Tabara niewątpliwie jest fargulski watażka przestępczy. To Den tak pyta, no to co fargulowie chcą od nas w takim razie? A, bardzo geograf. Reprezentuje interesy mojego kapita. Zamierza rozszerzyć swój plan i swoje wpływy. I nie ukrywam, że pomoc sprawnych przemytników przydałaby mu się. Chociaż tak naprawdę zależy mu tylko na jednym. Was pozna. A czym sobie zasłużyliśmy na taki zaszczyt? Można powiedzieć, że sława złodziei z muzeum Nabu lecze się za wami jak dym. Po czym on odpala holo, na którym kolejno wasze listy gończe. Przy czym zauważasz, Denie, że listy gończe dotyczą tylko waszych niedawnych wybryków, to jest kradzieży na Nabu. Nie ma nic o żadnych zdradach, zabójstwach czy innych tego typu cudach, za które byliście sądzeni na Koreli, tak jakbyście z tych zarzutów zostali oczyszczeni. Den nie odzywa się, tylko widząc to uśmiecha się pod nosem. Moki się nie podoba. Moki się podoba i nie podoba. To co? To dziwne. Mogę liczyć, że spotkacie się z panem? Prowadź. O, to tak nie działa. Plan jest kryty. Działamy w tajemnica, istniejemy w cienia i ubieramy czarno. Podaję ci taki żeton, na którym jest zapisany po prostu ciąg danych stanowiący współrzędne, na które powinniśmy lecieć. Mój pan spotka się z wami na stacji Solas. O środkowych rubieżach. Ale powinno być na tyle intymnie, by nikt nie przebił się do... Bardzo. No, na pewno będzie ci tutaj. Ja postaram się zatrzeć po was ślady, dopóki Hatowie się nie połapali. Chociaż nie ułatwiacie mi ten w żaden sposób. Taka już nasza natura. To nie... on zaczął. Kto? A nie uważasz, że im większe ten ryzyko, tym większa zabawa?
Czy jeżeli tak, to ktoś na szczycie władzy na Coruscant zaryzykował bardzo wiele. Widząc wasze zaskoczone twarze, on przestraja radio, żeby transmitowało przemówienie kanclerza Palpatina proklamujące powołanie Imperium do życia. Wiecie, zamach Jedi, tutaj, no. Wyszedłem cało i teraz Republika zostaje przekształcona w pierwsze Imperium Galaktyczne. Burza oklasków, zdaje się, że to przemówienie z Senatu transmitują po prostu trochę w pętli, bo co 15 minut przemówienie proklamujące nowy ustrój. A powiedzieli, wiadomo ile dni temu ono padło? To jest hot news. Czyli dzisiaj. Dzisiaj albo wczoraj, no. Wczoraj wygłosili to przemówienie? Wiesz, czas jest relatywny, z planety na planetę, różnie bywa, tak. Niedawno. Jakoś super. Teraz. Muszę przyznać, że szybko pozbierał się po zamachu na swoje życie. Na Imperatorze się goi jak naszistowanienie. Tak słyszałem. Ha. A nic. Udajcie się na stację Solas. To szybko, dopóki Hattowie nie zamkną planety. Lepiej nie zostawać tu zbyt. Ja postaram się zmylić wasze ślady. To do zobaczenia. Ale to on zaczął. Chodź. Flynn, w ogóle jak tam twoja fortuna? Wiedziałem, co zarobię. I co, Moki? Ale czekaj, bo ty nie zdążyłeś wymienić. Nigdy tyle nie zarobiłeś. Ale nie zdążyłeś wymienić. Masz pokaż mi te pieniądze. Zdążyłem. Nie zdążyłeś. Pokaż mi te kredyty. A i czyj moje? Niczego nie wymieniłeś, masz worek żetonów. Spoko, może gdzieś na czarnym rynku sprzedasz. Może. Żetony? Chyba jak najbardziej. To możliwe. Przecież musimy się potargować, no bo trzeba będzie tutaj przylecieć, żeby je wymienić. Ale jest możliwe sprzedanie żetonów, jeżeli nie zmienią szybciutko wzorów, biorąc pod uwagę, że je wyniosły. No dobra. W każdym razie podrzuca was szybciutko pod astroport, w którym zostawiliście wasze statki. Pakujecie się na skubańca eteru. Ruszacie w drogę na wspomnianą przez Fodu stację Soles. To będzie kawałek drogi z przestrzeni chatu do środkowych rubieży, więc jest chwila na zastanowienie się i przemyślenie tego, co się stało. No to nieźle, nasze listy gończe rosną do góry. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale z tego, co ja zauważyłem, to listy gończe liczą się tylko od ukradzenia sukni. Poprzednia kwota się w ogóle nie pojawia. To dobrze. A jest to dziwne, bo ja na was polowałem na poprzednią kwotę. Widzisz? Chcieli cię oszukać na kredyty. Nie mogę być już Bounty Hunterem, bo mam własną cenę na moim głowiu. To chyba oznacza, że kończy się tutaj kariera IG Łowcy Głów, a zaczyna IG najsilniejszego droida w galaktyce. No i super. Ale zobacz, IG, skoro teraz jest nagroda za twoją głowę, to znaczy, że jesteś Bounty Hunterem, na którego polują mini Bounty Hunterowie, tak? Łowcy nagród.
A przestępcy będą się ciebie bardziej bali, bo jesteś sławny. Poznali się na mojej mocy. Działa w ten sposób, że im sławniejszy jestem, jesteś tym bardziej potężniejszy, bo antyhunterów wysyłają na twoją głowę, a to znaczy, że masz coraz potężniejszych przeciwników do zbicia na kwaśne jabłko. Dokładnie. Jesteś szczęśliwy? Tak długo, jak będę mógł pokazywać moją supremację, będę szczęśliwy. To im wyższa kwota za twoją głowę, tym będziesz mógł bardziej pokazywać. Musimy zdobyć dużo kredytów. Potrzebuję kolejnych ulepszeń. Flynn zdobył bardzo dużo kredytów z tego, co słyszałem. Ponoć ty je nawet przy sobie masz. Brak danych. Dobra, przestańcie. Liczy się fakt, że wygrałem. Plastik. Dobra, ale ten Bitch mówił, że pokazywał zmianę Republiki w Imperium. Co teraz? Okej, mi się to nie podoba. To w tym złego Moki. Nie ma już wojny. To wszystko. A widziałeś kiedyś, żeby wojna się kończyła z dnia na dzień? Wojny gangów tak się kończą. Nie widziałem nigdy wielkich wojen galaktycznych poza tą jedną. Jakby, jak gang się kończy, bo jeden na drugi napadł i zostanie chociaż ktokolwiek, nie wiem, jedna osoba albo dwie, które się gdzieś skryły po kątach, to w przeciągu kilku, to tu są lata, to w przeciągu kilku lat zazwyczaj odrasta i później się mści na tym drugim gangu, który za pierwszym razem gruchotał im kości. Poza tym Moki, gangi maksymalnie planeta dwie mogą między sobą walczyć, a my mówimy tu o dwóch potęgach galaktycznych, które przez całej galaktyce ze sobą walczą. To nie jest tak, że powiedzieli nagle, przegraliśmy, koniec wojny. Coś się święci. Na rzeczy. Moki, słyszysz pikanie ze swojego pokoju. Dobra, idę ogarnąć co to. Czy to jakiś mój komunikator? Coś w tym rodzaju. Tak naprawdę jest to ostatnia rzecz, którą wyniosłaś ze zgliszczy Black Smile'a, czyli transponder komunikacyjny, który pika, jakby ktoś próbował się z tobą na ten stary numer połączyć. W sensie, jeżeli kojarzę, że to jest, w sensie, że on pika jakoś charakterystycznie, to ja się tam zjawiam, w sensie taki widać, Moki biegnie. Nie, no to nie jest tak, że to jest charakterystyczne pikanie, w sensie to jest jakby twój, okay. twój stary telefon dzwoni twoim starym dzwonkiem. No, to idę ogarnąć, co się dzieje. To jest jakby ten poziom. A i tak, żeby odebrać informację, którą tutaj masz, trzeba by dokonać pewnych przeróbek w waszej obecnej radiostacji i po prostu podłączyć stary transporter pod nową radiostację. Jest to do zrobienia, okay. Jest to do zrobienia testem komputerów lub testem mechaniki, w zależności od tego, które z was czuje się na siłach, które z was czuje się chętne spróbować. Ja myślę, że ja to przyniosę i pokażę. Flynn, dasz radę to podłączyć? Drobnostka. Dziękuję. Pokazuję ci jakiś stary krab z Black Smile'a jeszcze. Dobra, to chwilę mi zajmie. No. Stosunkowo łatwe, mechanika na jedną fioletową kostkę. Udaje się dosyć szybko i po dłuższej chwili strojenia udaje się wam odebrać wiadomość pełną charakterystycznych porykiwań języka szyryłk. Mhm, a my kupowaliśmy szyryłk.
No na pewno Moki opanowała Shirlook i wydaje mi się, że ten też mógł. Ja się skłóciłem z Dontuarem. W sensie, wiesz co, bo tam był mechanicznie taki problem, że konkretnie to nikt nie kumał, ale wyszliśmy, że Rula w kur wszyscy kumają, bo by się nie dogadali, byśmy się z Kuczakiem. No, dobra, no ale mieliście, jakby poznaliście Rajugera, który też był łuki, więc mogliście dogadywać się z Dontuarem na tej podstawie. To jest wiadomość od Dontuara, który nawołuje was i prosi o spotkanie. Tak naprawdę zostawia zwrotny numer, na który można się połączyć. Więc to od was zależy, gdzie to spotkanie mu wyznaczycie. Jeżeli to, co Fodu Tabar powiedział o stacji Soles, że jest to stacja w środkowych rubieżach, która jest w miarę bezpieczna, to nie jest to zły pomysł przywołać ich po prostu tam. Chociaż z drugiej strony, no ale to już nie wasz problem, jak będzie się ukrywała taka włochata bestia, jaką był Dontuar, nie? No tak. No dobra, no to połączenie zwrotne i co? Koordynaty, gdzie się widzimy? Przesyłacie im te koordynaty z tego guzika, który dostał Denstal od Fodu Tabara. Macie nadzieję, że ktokolwiek to odbierze po tamtej stronie, czy Dontuar, czy na przykład Halo, jeżeli nadal z nim jest, chyba że się pokłócili i postrzelali znowu, to przybędzie na miejsce spotkania. No, na wszelki wypadek lepiej nie ściągać dłoni z blastera. Dobra. Tak jak skończyliśmy nadawać, to tak spojrzenie po ekipie. A co im się mogło... O nie. Ale... Bardzo, że żyje i nic mu nie jest. Co się dzieje? Co to były za ryki? To był właśnie nasz znajomy Łuki. Cały włochaty i żywy. I z własną małpą. Fazim. Był puchaty. Miłutki. Czyli lecimy mu na spotkanie. Też. Znaczy umówiliśmy się chyba w tym samym miejscu co z tamtym, więc... To oni muszą dolecieć do nas. No i dobrze. Nie zostaje nam nic jak czekać. Idę do stacji ładującej. Oko. I zamykam się w pokoju. Przed nami sesja crossoverowa. To, co będzie działo się na stacji, wydaje mi się, że chciałbym zrobić w komplecie obu drużyn. Wam to nie. Jasne. Bo w przyszłym tygodniu gramy 30 crossover z Szwadronem Gwiazd. Wszyscy mogą, wszyscy będą. To rozumiem. Czy jest ktoś, kogo nie. Jasne. Będzie? Nie, no ja będę na pewno. Jasne. To jak rozwiążemy sprawę z Halo? Będzie grał Halo i IG? To już będzie zależało trochę od Rafała. Musi grać dwie postaci, Marcina. Ja kocham IG. Musi grać dwie postaci, Marcina. Jaki jest problem grania dwóch postaci? Ja nie rozumiem. To... Bylebyś się nie zgubił, jak będziesz gadał sam ze sobą. Nie, starajmy albo się... Albo żebyś się nie pogubił, jak rzucisz Halo wyzwanie. Starajmy się nie dopuszczać do sytuacji, w której będą w tym jednym pokoju tylko IG i Halo i wszystko będzie w porządku. Przepraszam chwilę, się nagrywasz jeszcze? Jeszcze nagrywam. Dobrze. A co? Nic. Jak chcesz coś powiedzieć, to powiedz. A jak chcesz coś powiedzieć po tym, jak wyłączę nagrywanie, to powiedz. Powiem. Czyli mam wyłączyć nagrywanie, tak? Tak.